Otwieram 39. sesję Rady Gminy Kleszczów. Bardzo serdecznie witam Państwa radnych. Witam Pana Wójta, witam Panią Wicewójt, witam Pana Sekretarza, witam Panią Skarbnik, witam pracowników oraz kierowników poszczególnych referatów, witam Państwa sołtysów, witam Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, witam wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Na 15 radnych Rady Gminy Kleszczów w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych, co umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, proponowany porządek obrad Państwo otrzymali. Ja ze swojej strony mam dwie propozycje zmian do porządku obrad. Tak jak Państwo widzą, mają Państwo na swoich tabletach dwie propozycje uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostce samorządu terytorialnego. Chodzi o samochód pożarniczy marki Jercz. Dyskutowaliśmy trochę na komisji wspólnej w tym temacie. Pan Wójt przedłożył nam projekt uchwały. Także proponowałbym, żeby wprowadzić dzisiaj tą uchwałę do porządku. I drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zasobu gminy Kleszczów nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczów. Ja może bym poprosił pana kierownika o dwa słowa wyjaśnienia, skąd ta uchwała. Szanowni Państwo, uchwała wynika z prośby, z wniosku firmy Kersten, która ma siedzibę w Kleszczowie. Jest to związane z planami inwestycyjnymi i rozwojem firmy. W związku z tym, że na początku lutego przyszłego roku firma spodziewa się dostawy nowej maszyny, trzeba przybudować stację trafu, która jest posadowa na tamtym rejonie. Z umowy przyłączeniowej wynika, że konieczna jest ta rozbudowa, no i też przeniesienie własności nowo wydzielonej działki na gminę Kleszczów. W związku z tym, no, dostaliśmy to pismo chyba w dzień komisji wspólnej. Było spotkanie z panem dyrektorem piątek, teraz przed weekendem, myśleliśmy, żeby to przenieść na, rozpatrywać w styczniu, no, ale niestety on prosił, że ze względu na ten harmonogram i dofinansowanie ze środków gminnych, to prosi, że jeżeli się uda, żeby to jednak rozpatrywać w grudniu. Także no, wtedy będzie trochę więcej czasu na przenieść, na zawarcie. Dziękuję panie kierowniku, bardzo proszę pana radnych. Dziękuję. Ja odnośnie tej pierwszej uchwały chciałbym wójta zapytać, to ma być tylko ogólna uchwała o zbycie majątku, tak? Nie, tutaj jest tak, panie... Bo ja nie widziałem tego, więc my nie możemy głosować dla kogo. Zgodnie z tym, co pan tu mówił na komisji, te sprawy się mają inaczej. My tylko podejmujemy uchwałę, że zbywamy. A teraz znowu inaczej, no to panie wójcie, pan się zdecyduje, bo raz pan mówi tak, tydzień temu tak, teraz pan mówi tak, bo ja tego nie praktycznie nie widziałem, ale proszę to rozstrzygnąć. Pamięta pan, panie przewodniczący, co było na komisji? Tak, panie radny, dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo, w projekcie uchwały mamy wskazaną konkretną gminę i jednostkę, której mielibyśmy przekazać ten samochód pożarniczy, tak jak pan radny wspominał na komisji wspólnej. Pan wójt podniósł kwestię, że my jedynie decydujemy o sposobie przekazania majątku, czy będzie to drogą nieodpłatnego przekazania, czy też przetargu, a komu, jeśli nieodpłatnie, to już pan wójt decyduje indywidualnie. Taką mieliśmy informację, więc poprosimy o dwa słowa wyjaśnienia, czy coś się zmieniło, czy jak to wygląda. Panie przewodniczący, wysoka rado, państwo sugerowaliście, były zgadania podzielone, że bo dwa samorządy jakby się zgłosiły do nich, ale większość była za tym samorządem, w którym po prostu jest opisana uchwała. Także tutaj nie było dyskusji. Dyskusja była. Nie było. Tylko że zdania były podzielone, no po prostu, ale większość opowiadała się, że po prostu dać miejscowości dla samorządu. Szanowni Państwo, ja bym chciał wyjaśnić tylko jedną kwestię. Pani mecenas, ja bym prosił... Ja chciałem zapytać. Ale chwileczkę. Pani mecenas, prosiłbym o wyjaśnienie nam tej kwestii. Czy to Rada decyduje, komu przekazujemy nieodpłatnie daną część majątkową gminy, czy wójt decyduje indywidualnie? Czy zostaliśmy wprowadzeni w błąd na komisję? Wójt wskazuje projekt uchwały, w której wskazuje jednostkę samorządu terytorialnego, w której udzielamy pomocy i zgodnie z przepisem jednostka, jedna gmina czy jedna jednostka samorządu może udzielić innej jednostki. Więc w uchwale Rady Gminy musi być wskazane, której to jednostce pomoc jest udzielana, a wójt przekazuje pod obrady
państwa projekt uchwały. Dobrze, ale korzystając ze swojego prawa, myślę, że w każdym projekcie możemy nanieść pewne zmiany. I załóżmy hipotetycznie, żebyśmy zmienili jednostkę, to czy mamy do tego prawo i to jest wtedy obowiązujące, czy nie? I wtedy wójt wykonuje tą uchwałę zgodnie z treścią, którą ustalimy ostatecznie, czy nie? Ja chcę po prostu to wyjaśnić, tak? Bo czy po prostu czy zostaliśmy wprowadzeni w błąd na komisji, czy jak to wygląda faktycznie? Ja uważam, że w tego rodzaju uchwałach Rada może dokonać zmian w jednostce. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pan radny. Dziękuję. Panie mecenas, ja mam w tym momencie pretensje i do was, do prawników i do wójta. Bo jak jest na plus i dla wójta, to wy się wypowiadacie inaczej. Jeżeli jest na minus, to też inaczej. Proszę panią, albo możemy zmienić, albo nie możemy, bo wyszło szydło z worka, przepraszam za zbieżność powiedzeń, gdy uchwalaliśmy budżet, proszę pani. I wyszło tak, że nie możemy zmienić, tylko możemy zmniejszyć, nie możemy zwiększyć i tak dalej. I od tego wyszło to pytanie. I pan wójt opierał się tutaj stanowiskiem prawnym. Nie wiem, kto mu o tym powiedział, czy czerpał wiadomości od państwa, ale opierał się, że tak mówi prawo, że my podejmujemy uchwałę tak jak odnośnie ziemi, bo wójt nie może zbyć majątku, na przykład jeśli chodzi o ziemię, nawet metra kwadratowego, jeżeli nie wyrazi na to zgodę Rada Gminy. I tu się wszystko zgadza. I na tym nasza uchwała się powinna zakończyć. Wójt tu twierdził stanowczo, jak mówię, podpiera się prawem, że my nie możemy mu narzucić, komu ma to dać. Więc teraz, jeżeli jest inaczej, to wy mówicie inaczej. Więc proszę państwa, albo się zdecydujecie, albo nie będziecie wprowadzać rady w błąd, bo rada to nie jest przedszkole i nie pozwolimy też, żeby później ktoś się z nas podśmiewał, że jest tam grupa tu ma i nie będę kończył. Naprawdę, bo to jest niesmaczne. No, jeden dzień jest tak, za 7 dni jest inaczej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Panie przewodniczący, proszę państwa, drodzy radni, proszę państwa, są różnego rodzaju kategorie uchwał. I przy różnego rodzaju uchwałach rada ma różne kompetencje. Jeśli chodzi o projekty uchwał budżetowych, to ustawa o finansach publicznych ściśle w artykule 240 określa, co może organ stanowiący, co może rada. I rada nie może wprowadzać dowolnie określonych zmian do uchwał budżetowych bez zgody organu wykonawczego. I zapewne tak pan wójt tłumaczył państwu na komisji. Jeśli chodzi o uchwały gruntowe, to zgodnie już teraz z najnowszym orzecznictwem Rada wyłącznie wyraża zgodę na zbycie. Natomiast kwestie ceny, kwestie trybu, w jakim będzie zbywana nieruchomość, należą do organu wykonawczego. Rada tylko wyraża zgodę na zbycie konkretnej nieruchomości. Jeżeli chodzi o te uchwały, tak jak tutaj, pomocowe, to wójt oczywiście z inicjatywą uchwałodawczą występując wskazuje jednostkę samorządu terytorialnego, której będziemy udzielać pomocy, ale jak mówię w tym zakresie, w mojej ocenie Rada Gminy może tę jednostkę zmienić. Dziękuję. Czy mamy wyjaśniła na pani w tej kwestii, że de facto my decydujemy o tym, która jednostka to otrzyma. Proszę pan radny Michała. Dziękuję. Pani mecenas, jeszcze jedno zdanie. Pani nie może mówić w ten sposób, że moim zdaniem pani reprezentuje urząd. Pani reprezentuje tutaj i pani mówi, powinna powiedzieć, według prawa należy zrobić tak i tak, bo to się nagrywa. Bo moim zdaniem to też może być różnie. To jest decyzja. Po to jest prawnik obecny na sesji, po to jest biuro prawne, żeby jakieś niejasne sytuacje robić w ten sposób, że jest to pewne, sprecyzowane. Dokładnie. Dziękuję. Proszę. Jeszcze jedno zdanie w takim razie, bo myślę, że wszystkie części, panie radny, powiedziałam zdecydowanie. Zapewne chodzi panu o moje ostatnie zdanie. W takim razie zdecydowanie
potwierdzam, że w zakresie uchwał pomocowych Rada może zmienić je. Dziękujemy, proszę pana radnego Kuśmiera. Panie mecenasie, chciałem zapytać. Rozumiem, że w sprawie nieruchomości to uchwały są rady obligatoryjnie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o mienie nieruchome, czy też, czy wójt samodzielnie może przekazać? Ja tylko o to chciałem zapytać. Czy pani mecenas jasno odpowiedziała? Ale to jest kwestia udzielania pomocy innej jednostce. I przy udzielaniu pomocy innej jednostce samorządu powiatowego rada wyraża zgodę na to. Dobrze, dziękujemy pani mecenas. Szanowni Państwo, mamy w tej kwestii jasność. Proponuję przejść do głosowania pierwszego projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej jednostce samorządu terytorialnego. Jeszcze pan wójt chciał. Proszę. Czy pan już głosuje na porządku obrad? Tak. A, bo chciałbym też prowadzić dodatkowy punkt. Proszę. W punkcie powiedzmy 14. Podjęcie uchwały. Uchylenie uchwały nr 37/344/2017. Chodzi tutaj o wojewoda, po prostu państwo też otrzymaliście na pewno pismo od wojewody. Nie wiem, czy pan przewodniczący już przekazał państwu. Jeszcze to postępowanie organu nadzorczego wojewody. Nie mamy. Odnośnie wątpliwości podjętej tej uchwały. Także proponował po prostu podjęcie uchylenie tej uchwały, o której przed chwilą mówiłem. Tym bardziej, że na wszystkich zebraniach wiejskich, które się odbyły, mieszkańcy chcą tej właśnie budowy szkoły w tej strukturze. Także, żeby tą uchwałę uchylić, uzasadnienie robisz. Nie, nie, nie. Prosi o wprowadzenie takiej uchwały. W punkcie 14. Ja wprowadzenie. Państwo na wspólnej komisji też przegłosowaliście odbudowę o tej strukturze szkoły. Także będzie punkt 14. Podjęcie uchwały, uchylenie tej uchwały 37/344. I w tym momencie będzie dyskusja, tak? Chodzi o to, że państwo prowadzicie ten punkt z tą uchwałą. Tak, panie wójcie, ale jeśli radni mają jakieś pytania przed podjęciem decyzji, czy w ogóle wprowadzać do porządku, no to mają takie prawo. Tak? Ale przecież można program dnia zmienić w każdej chwili. Teraz program dnia można. Akurat. Panie prezydencie, przecież w każdej chwili można zmienić, nie? Bo szkoda czasu. Wydrukują, przedrukują, to jest już. Szanowni Państwo, chwileczkę, zaraz będziemy mieli ksero, będzie wszystko jasne. Trzy linie. To dwa. Szanowni Państwo, korzystając z chwili. Na prawo w każdej W góry. Proponowałbym uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostce samorządu terytorialnego jako punkt numer 9 i uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zasobów gminy Kleszczów nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczów jako numer 10. Czyli po OZE, tak? Tak, tak. Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostce samorządu terytorialnego? Po punkcie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do środków budżetu gminy Kleszczów, zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję, czyli zanieczyszczeń, czyli jako 9. Proszę pani radna radzić, ktoś przycisk? To jest przeciw. Kto się wstrzymał? 15 głosów za jednogłośnie. I szanowni państwo, drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zasobów gminy Kleszczów
A ten nabiera 11. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały, przyciągnie jak najszybszy przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 15 głosów za, jednogłośnie dziękuję. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do propozycji wójta. Proszę, czy są pytania? Nie ma. Proszę Pani Radna Kazimierz Warkowska. Pan wojewoda pisze do nas, że ma wątpliwość co do legalności przedmiotowej uchwały. Jednak minęło już 30 dni chyba od podjęcia tej uchwały i cały czas ma wątpliwości. W związku z tym uważam, że jeżeli by faktycznie ona była niezgodna z prawem, to wojewoda nas by się nie pytał i nie sugerował i nie miał wątpliwości, tylko by uchylił. W związku z tym proponuję, żeby ta uchwała nie została uchylona, niech wojewoda faktycznie podejmie ostateczną decyzję, aczkolwiek wojewoda, pan dyrektor tutaj pisze, że nie może narzucać rozwiązań i tak dalej dla samorządu. W związku z tym proponuję, żeby nie przyjmować i nie uchylać tej uchwały, którą Rada podjęła ponad miesiąc temu. Proszę pani. Tak, no skoro wojewoda organ nadzorowy wyższał postępowanie, to będzie to sprawa w sądzie administracyjnym i to po prostu będzie trwało. A dlaczego nie uchylił? Dlatego, jeżeli że po prostu ma wątpliwości. Ja w tej chwili wyszedłem z inicjatywą, dlatego że organ nadzorowy wojewody wystąpił i dlatego, że Państwo ostatnio na komisji przegłosowaliście jednak strukturę szkoły 1.8, dlatego proponuję uchylenie tej uchwały. Myślę, że to jest logiczne. Bo jeżeli pójdzie wojewoda w tej chwili, bo na pewno postępowanie, jeżeli wojewoda nie dał do 30 dni, to będzie postępowanie administracyjne. To może trwać długi czas. No jeżeli mamy na to czas, no to proszę bardzo, odkładajmy to w czasie. I tutaj, jeżeli uchylimy tę uchwałę, po prostu ja odpowiadam wojewodzie, że została uchylona uchwała i sprawa jest rozwiązana. Ja nie muszę dalszych wyjaśnień dla wojewody, dla organu nadzoru wojewody wysyłać, tak? Także ja proszę o przegłosowanie tego punktu i wprowadzenia. Państwa decyzja będzie, tak? Czy to dajcie, czy nie, no skoro ostatnio na komisji wspólnej przegłosowaliście taką strukturę, to nie będzie takie wątpliwości. Dziękuję. Proszę, głosem pan radny Karmina. Dziękuję. Panie wójcie, i znowu pan mówi moim zdaniem nieprawdę. Proszę pana, sprawa się kończy w sądzie, jeżeli wójt był, przepraszam, wojewoda uchylił uchwałę, a my byśmy jego postępowanie zaskarżyli. Jeżeli wojewoda uchyli, a my się nic nie, to znaczy, że uchylimy uchwałę później, ale to drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, że najpierw państwo piszecie, i to pan z pana inspiracji, to najpierw piszecie do wojewody, teraz jeżeli wojewoda pisze, że wszczyna postępowanie, to pan zwraca kwota o wodę. Nie ośmieszajcie tej gminy, naprawdę, dziękuję. Panie radny, panie przewodniczący, muszę to odpowiedzieć, bo proszę, pan radny wprowadza błąd właśnie wszystkich tu obecnych, bo tak nie jest, ja nie pisałem żadnego pisma do wojewody, panie radny, żadnego. I proszę nie mówić takich rzeczy, pan sobie wymyśla to rzeczy. Ale nie ma pani racji w tym momencie, jeżeli wojewoda nie odpowiada w ciągu 30 dni i ma wątpliwość organ nadzoru, czyli on wszczyna postępowanie. Jeżeli pan ma wątpliwości, to przecież organ nadzoru napisał pismo do mnie i do państwa, tak? Że ma wiele wątpliwości. No tak. I jak proszę teraz o wprowadzenie punktu. I jak rozstrzygnę, to będę mówił z panem, bo pan po prostu... Nie będę mówił dalej. Jak proszę wprowadzić ten punkt? Państwo wprowadzicie, wprowadzicie. Nie wprowadzicie, gdzie? Proszę o wprowadzenie tego punktu. Panie przewodniczący, ja proszę o przegłosowanie mojego wniosku. Proszę pan radny. Panie wójcie, niech pan naprawdę nie mówi, że ja w tym skłamie. Proszę pana, jak pan chce dosłownie, to panu powiem. Z pana ugrupowania z wyborów, czyli pana radny, że tak powiem, który z panem sympatyzuje, konkretnie pani Agnieszka, radna z Kreszczowa Agnieszka z Szczęsna, złożyła skargę i dlatego efektem są te pisma. I niech pan nie kłamie ludzi tutaj, naprawdę. No. Ale tylko dochodzimy prawdy. No. Taka była prawda, proszę pana. Ale pan powiedział, że urząd. Nie urząd odpowiedziałem. Pan tylko przez inspirowane przez pana osoby powiedziałem. Nie pan słucha, to ja dziękuję, proszę pana radny Sobuliśnia. Dziękuję. Panie wójcie, chciałbym tutaj też powiedzieć, chciałbym poprzeć tutaj wniosek radnej Karkowskiej z uwagi na to, że
wychodzi na to, że pan wójt teraz nam narzuca, że my mamy podjąć taką czy inną uchwałę. Mieliśmy czekać na to, aż wojewoda podejmie decyzję. Albo tak, albo tak. Mieliśmy wątpliwości co do odległości, mieliśmy czekać. Czyli wojewoda, jeśli nie podjął jeszcze takiej decyzji, ma jakieś wątpliwości, to dlaczego my mamy przed szereg wybiegać? Uchwała jest podjęta i dzisiaj mamy znowu korygować i wprowadzać inne uchwały. Miesiąc czasu w tom czy w tom jest koniec roku, to i tak my nic nie zrobili. Jestem za tym, żeby wojewoda się wypowiedział, podjął konkretną decyzję, uchylił tą uchwałę, skoro jest, wszyscy tak mówiliście, że jest bardzo zła. Poczekamy, jak uchyli, niezgodna, bo to poczekamy, jak to wojewoda uchwili i będziemy wtedy podejmować kolejne decyzje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Panie radny, pan doskonale wie, że w tej chwili wchodzimy w sąd. Sąd będzie rozstrzygał. Spór sądowy będzie. Koszty będą na pewno też, a nie można sobie wciągnąć. Wojewoda nie może. Ja nie będę dyskutował w tej chwili z państwem. Ja po prostu złożyłem wniosek o wprowadzenie takiego punktu. Państwa decyzja jest w tym momencie, czy państwo wprowadzicie to uchwałę, czy nie wprowadzicie. Panie wójcie, nie mamy projektu uchwały. Zaraz powiem. W tym punkcie akurat, jak będzie dyskusja na temat tej uchwały, będzie uzasadnienie. Dziękuję. Dobrze. Dostawasz. Proszę pana radnego Karasińca. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni radni. Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i chciałbym zauważyć, że właśnie jesteśmy w pierwszym punkcie dzisiejszych obrad. Porządek obrad. Co pisze do nas pan wojewoda? Że powziął wątpliwości co do legalności przedmiotowej uchwały, o której mówił wójt, prosi, aby dalsze czynności, ostatnie zdanie, przeczytam, dalsze czynności organu nadzoru będą uzależnione od zajętego stanowiska. No tak. Odpowiedź w tej sprawie proszę przesłać do organu nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Przecież to teraz nie jest dyskusja, czy uchylić tą uchwałę, czy nie, tylko wprowadzenie do porządku. Myślę, że możemy spokojnie wprowadzić do porządku, jeśli taka będzie wola Rady, bo Rada podejmie taką, a nie inną decyzję. Każdy ma głos, więc myślę, że niczym nam nie grozi. Upłynęło 20 minut, a my porządku obrad nie możemy ustalić. Dziękuję. Proszę pani radna Kazimierz Bartosz. Nie zgodzę się pani radny tutaj stanowiskiem. Pan wójt wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad uchwały uchylającej tą uchwałę, więc konkretny punkt. Pan wójt nie wnioskuje o rozpatrywanie tego pisma, o dyskusję nad tym pismem. Więc jeżeli my się zgadzamy, że wprowadzamy do porządku obrad uchylenie uchwały, to znaczy się, że wprowadzamy uchylenie uchwały. Czyli to jest konkretna decyzja Rady. Dziękuję. Dziękuję. Proszę z wnioskiem formalnym radna Agnieszka Szczęsny. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, składam wniosek formalny o przegłosowanie wniosku wójta o wprowadzenie do porządku obrad uchwały uchylającej uchwałę nr 37/302/2017 na ostatniej wspólnej komisji zgodnie z wolą mieszkańców wielu sołectw radni podjęli pozytywnie zaopiniowali wniosek o wybudowanie szkoły 1-8 na terenach koło Solparku. Myślę, że tą uchwałę należy uchylić. Nie ma sensu przedłużać procedowania budowy szkoły. Trzeba podjąć decyzję dzisiaj. Tą decyzję podejmiemy w punkcie 14. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku formalnego Rady Szczęsnej o przejście do głosowania wniosku pana wójta? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę wstrzymał. Przy 10 głosach za, przepraszam, 4 przeciw, 1 wstrzymującym, wniosek został przyjęty. Dlatego przechodzimy do głosowania wniosku pana wójta o zmianę w porządku obrad. Dodanie punktu jako 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały poprzedniej, tak jak pan wójt przedstawiał. Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad takiego punktu, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący.
wniosek został przyjęty. Czyli, szanowni państwo, tak jak mówiłem wcześniej, porządek obrad nam się zwiększył. Doszły trzy projekty uchwał. Czy są jeszcze jakieś propozycje zmian do porządku? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie z przekonania uchwał Rady Gminy Rzeszów Podjętych na 38. sesji w 21 listopada 2017 roku. Bardzo proszę pana wykazowanie głosu. Na ostatniej sesji mieliśmy też 18 uchwał. Uchwała numer 38/351/2017 w sprawie zmiany wieloletniej finansowej w Rzeszów na lata 2017-2020. Uchwała przesłana do JO. Uchwała numer 38/352/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Rzeszów na rok 2017. Uchwała przesłana do JO. Uchwała numer 38/353/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako postawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzeszów. Uchwała przesłana do JO. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Łódzkiego z roku 2016/4960. Uchwała numer 38/354/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanego z ustawy obliczenia podatku rocznego na obszarze gminy Kreszczu. Uchwała przesłana do JO, uchwała Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 roku, pozycja 4961. Uchwała numer 38/355/2017 w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkasy. Uchwała przesłana do JO, uchwała Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 roku, pozycja 5275. Uchwała numer 38/356/2017 w sprawie ustalenia inkaseta opłaty targowej. Uchwała przesłana do JO, publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 roku, pozycja 5276. Uchwała numer 38/357/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Rzeszów instrumentem płatniczym. Uchwała przesłana do JO, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 roku, pozycja 5277. Uchwała numer 38/358/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez gminę Kreszczów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kreszczów, Uszczelnicy, Kolonia Uszczelnice, Łękińsko, Żłobice, Karolów, Bogumiłów. Uchwała przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 38/359/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Kreszczów nieruchomości kulturowej położonej w obrębie geodezyjnej ulicy i Żłobnica. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 38/360/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 38/361/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, 8-letnią szkołę podstawową im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 38/362/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Kreszczowie w 8-letnią szkołę podstawową im. Janusza Korczaka w Kreszczowie. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 38/363/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 11/99/2015 Rady Gminy Kreszczów dnia 28 sierpnia 2015 roku dotyczącej zatwierdzenia Ogólnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kreszczów. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 38/364/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 14/144/2015 Rady Gminy Kreszczów dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia lokalnego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kreszczów. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 38/365/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 15/145/2015 Rady Gminy Kreszczów dnia 9 grudnia 2015 roku dotyczącej określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Kreszczów. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Gminy Sołowskiego z 2017 roku, pozycja 5278. Uchwała nr 38/366/2017 w sprawie określenia
szczegółowych warunków udziału pomocy finansowej uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczącym się w szkołach prowadzących przez gminę Kleszczów. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 roku, pozycja 5279. Uchwała numer 38/367/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków udziału pomocy finansowej uzdolnionym uczniom z terenu gminy Kleszczów uczącym się w szkołach ponadpodstawowych. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 roku, pozycja 5280. Uchwała numer 38/368/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, w których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Uchwała przez Sądu Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie uchwały zostały wnoszone w stronę terytorium. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy są pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu numer 3. Informacja o działaniach wójta gminy w okresie między sesjami. Bardzo proszę pan wójta. Sprawozdanie uzupełniające za okres 12 grudzień 2017, 18 grudzień 2017. Wydano 5 zarządzeń z 12 grudnia bieżącego roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczów. Z 13 grudnia bieżącego roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie gminy Głuszczanowice. Dnia 15 grudnia bieżącego roku w sprawie przyjęcia gminy rezydencji zabytków gminy Kleszczów. Dnia 18 grudnia bieżącego roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kleszczów planu szkoleń na rok 2018. Z dnia 18 grudnia bieżącego roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczów położonej w Łuszczanowicach i Kronii oraz ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. W zakresie referatu organizacyjnego w dniu 29 listopada 2017 roku została zawarta umowa z firmą FRIS, Data Polska, spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie współpracy z zakresu płatności bezgotówkowej w kasie urzędu za pomocą kart płatniczych. Czas obowiązywania umowy od 31 marca do 31 marca 2020 roku. Planowane uruchomienie terminalu płatniczego nastąpi 3 stycznia 2018 roku. Urząd nie będzie ponosił opłat za akceptację płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminalu oraz klienci nie będą obciążać prowizją za opłatę karty. W zakresie referatu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podpisano jedną umowę na sprzedaż drewna pochodzącego z zagrożenia pielęgnacyjnego w działkach numer 1485, 1339 przez 4 i 1340 przez 4 w obrębie Kleszczów. Uczestniczyłem 11 grudnia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 12 i 13 grudnia we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kleszczów i spotkaniach opłatowych z mieszkańcami gminy wszystkich stołectw. I w dniu 18 bieżącego roku zgromadzono przedstawicieli Związku Szkolnego Gminy Kleszczów. Dziękuję bardzo. Proszę, są pytania. Proszę pana radnego Kamila Żąba. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Wójcie, mam jedno pytanie do pierwszej części sprawozdania w zakresie referatu ochrony środowiska i gospodarki gruntami. Jest tutaj informacja o podpisaniu umowy na kwotę 120 tysięcy złotych, jeśli chodzi o łapanie zwierząt. Chciałbym się zapytać, czy są jakieś statystyki? Ja wiem, że jest taka potrzeba, że tych zwierząt, można powiedzieć, że bezdomnych, takich hasających u nas po terenach naszej gminy jest dosyć dużo, ale chciałbym wiedzieć, ile jest tych zwierząt i czy to może warto by było się na przyszłość zastanowić, żeby wprowadzić jakąś akcję, nie wiem, profilaktyczną, czipowania zwierząt darmową albo dotowaną przez urząd gminy, żeby można powiedzieć wtedy łatwiej trafić do właściciela, jeśli właściciel się zachowuje w sposób nieodpowiedni, to ewentualnie, żeby tylko płacić za te zwierzęta, które są rzeczywiście z terenu naszej gminy i trafiają do schroniska z jakichś względów. Panie Radny, już odpowiadam, to umowa, proszę, może zabrakło jednego słowa, tam jest wynagrodzenie do 120 tysięcy, tak? Tam, że w zależności co się będzie dziać w przyszłym roku. Zazwyczaj tak płacimy 100, 110, może 115, 120.
Znaczy za sztukę, tak? Za sztukę, za to, co się dzieje rzeczywiście, tak? Czyli tak jak przy akcji Zima, za to, za daną czynność do wykonania. Teraz jak statystyka? No tutaj będę próbował sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że teraz na stanie jest w okolicy około 18, chyba 16 psów. I powiem, tak, utrzymujemy. I powiem tak, pod koniec zeszłego roku była podobna ilość. Natomiast w ciągu roku złapaliśmy też jakieś niecałe, no, zostało oddane ze schroniska do około 20, tak, może zwierząt. Chodzi o to, że to schronisko bohatera jest bardzo aktywne, jeżeli chodzi o adopcję, tak? Także my nie płacimy za sztukę odłowionego psa i ten podmiot nic nie robi w kierunku, żeby coś z tym zwierzęciem zrobić. I my musimy płacić aż do końca żywota, tak, tego zwierzęcia. Tylko rzeczywiście te akcje adopcyjne, gdzie tutaj też urząd się włącza i one są widoczne czy na plakatach gdzieś w naszych jednostkach albo w inkubatorze, to dają rezultat. I to jak widać, no, stan jakby rocznie się nie zmienia, mimo że drugie tyle jakby jest przekazywane do schroniska. Teraz pan radny jeszcze mówił o akcji chipowania. Tu już pamiętam, jakieś 2-3 lata temu rozmawialiśmy przy okazji przyjmowania dyskusji na temat programu ograniczenia bezdomności zwierząt. I dla mnie tu jest taki problem, jeżeli gmina zdecydowałaby się na akcję chipowania, to umówmy się, to będą oznaczone tylko te zwierzęta, które są własnością mieszkańców, prawda? I w przypadku, gdy zwierzę trafi spoza gminy, i tak już nie znajdziemy tego właściciela. Dla mnie powinno być wprowadzone takie rozwiązanie ogólnopolskie właśnie, tak, całościowe. I wtedy rzeczywiście już ten pies z jakiegokolwiek zakątka powiatu, czy tam już województwa, regionu, no jest do odnalezienia jego właściciel. Z tego co wiem, no co stoi na przeszkodzie? No na pewno koszty, tak? Z tego co wiem, miały być procedowane zmiany właśnie w ustawie o ochronie zwierząt nakazujące tak, taki obowiązek. Dla mnie to było najlepsze rozwiązanie. I wtedy myślę, że byśmy to, ten problem rzeczywiście ograniczyli. Dziękuję. Proszę pana, miałem, że idziemy. Panie wójcie, ja chciałbym zapytać, na jaki okres zostanie podpisana umowa z opiekunami dziennymi? Czy już wiadomo? I czy ta liczba pozostanie taka sama jak do tej pory? Tak, teraz nie podpisaliśmy umów, bo jest konkurs w trakcie rozstrzygnięcia. Prawdopodobnie planujemy tutaj do końca lipca, ze względu na to, że zobaczymy jak będzie ze żłobkiem. Jeżeli to wszystko jeszcze nie ruszy, więc jest możliwość przedłużenia do końca roku. Na dzień dzisiejszy planujemy do końca roku. Ale umowy możemy przedłużyć.
pytanie do wójta. W dniu 27 listopada wydano zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw funduszy zewnętrznych i nadzoru właścicielskiego, przepraszam, w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy Kleszczowie. Czy to jakieś nowe stanowisko, czy powstały wakat, to zawsze coś więcej na pewno. To może ja odpowiem na to pytanie. To nie jest nowe stanowisko. Osoba, która zajmowała się zakresem obsługi funduszy, została zastępcą kierownika USC i przez jakiś czas obejmowała inna osoba to stanowisko, czyli była na dwóch stanowiskach. To trwało rok czasu, może nawet trochę więcej, no ale niestety nie sprawdziło się, bo na dwóch stanowiskach jedna osoba to trochę mało. Dlatego zrobiliśmy nabór na wolne stanowisko, tak jak pisało. Ale to tak się trochę nie zgadza, czyli to jest kolejny etap, bo nie osób przybyło w urzędzie. Nie, panie radny. Czy spośród pracowników? Tutaj. To nie jest kolejny etat, jeśli chodzi o etat do spraw obsługi funduszy zewnętrznych, tylko kolejnym etatem to jest zastępca kierownika USC, którego wcześniej nie było. To proszę panią, mogę dobrze pytanie? Proszę bardzo. Czy ta osoba, która teraz według tego rozporządzenia zostanie zatrudniona, to tak, jest spośród już obecnych pracowników urzędu gminy, czy z zewnątrz? Co to było? Nie, to jest na zewnątrz. To był konkurs ogłoszony. No dziękuję. Po raz trzeci. Bardzo trudno w ogóle pozyskać specjalistów z zakresu funduszy zewnętrznych. Przepraszam, panie radny. Ja w tej sprawie do informacji, które uzyskałam o ilości zatrudnionych pracowników, trudno mi się tutaj doliczyć, ale z tego co to mam tak, 79,3 etata, czyli nie wiem ile to jest osób, ale najprawdopodobniej to jest. Bo ja już pani odpowiadam na pytanie. Uzyskałam, że jest to 81 osób plus 34 tak, osoby na umowach zlecenia. Tak. Czyli łącznie 115 osób, nie wiem ile etatów, ale 115 osób zatrudnionych w urzędzie i nikt z tych osób nie może przyjąć obowiązków do pozyskania tych zewnętrznych środków, kiedy tak jak powiedziała pani, ta osoba była, a na ostatniej sesji dowiedzieliśmy się również, że była zmiana struktury organizacyjnej, więc była okazja, żeby przypisać komuś te zadania, więc być może, że ja się mylę, ale tą informację uzyskałam z datą 8 grudnia, że no jest 34 osoby na umowach zlecenie i 79,3 etata na umowę o pracę, więc jak dodałam, to mi wyszło 114 osób czy 115 osób zatrudnionych w urzędzie, w związku z tym stąd moje pytanie, czy przy zmianie struktury organizacyjnej nie udało się nikomu to dopisać tych zadań, tylko musi być osoba z zewnątrz jeszcze dodatkowo zatrudniona. Tak, to odpowiadam na pytanie. Tak. Te umowy zlecenia, które pani radna pytała, to w większości to są umowy ze strażakami. To nie i kierowcy i tak dalej. To nie są etaty urzędnicze stricte. Natomiast te etaty, które jest 79,30, to jest 81 osób, ponieważ nie wszystkie osoby w urzędzie pracują na cały etat. To jest druga odpowiedź. A trzecia odpowiedź to jest taka, że właśnie to jak osoba, która zajmowała się obsługą funduszy na etacie, przeszła na zastępcę kierownika USC, to staraliśmy się ratować i właśnie postanowiliśmy osobie, która się zajmowała obsługą kancelarii, dołożyć do zakresu czynności. Niestety, to ponad rok czasu trwało i nie da się pogodzić tych dwóch etatów w jednym. W jednej osobie. Nie da się pogodzić. I ze względu na to postanowiliśmy zatrudnić osobę, ponieważ z funduszy zewnętrznych chcemy jeszcze korzystać, nie tylko unijnych, ale również zewnętrznych, krajowych. Bo są takie możliwości. Pytanie dodatkowe.
związku z tym chciałabym się dowiedzieć, ile osób jest zatrudnionych w urzędzie? Z tych 34 jest ilu strażaków? Możemy się dowiedzieć, ile jest zatrudnionych osób w urzędzie, bo nikt tego nie może się dowiedzieć. To jest tak ściśle tajne i tak różnymi informacjami, że ja przeczytałam to, co mi Państwo podaliście. Jeżeli tam są strażacy, czyli kierowcy na umowę zlecenie, proszę objąć strażaków i się dowiemy, ile jest osób w urzędzie zatrudnionych. No to będę musiała iść do źródeł i w przerwie może to odpowiem Pani Radnej na to pytanie. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Jeśli nie ma więcej pytań w tym punkcie, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja, przepraszam, punktu czwartego. Informacja o działaniu Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kleszów w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, proszę o spokój. To jest 21 listopada 2017 roku do 19 grudnia 2017 roku. Podpisałem uchwałę Rady Gminy Kleszów z 38 sesji. Przekazałem wójtowi gminy wnioski radnych zgłoszone na 38 sesji. Pełniłem dyżurę w dniach 28 listopada oraz 5 grudnia bieżącego roku. Brałem udział 1 grudnia w uroczystości jubileuszowej 25-lecia klubu sportowego Omega Kleszczów oraz uroczystym podsumowaniu roku 2017 w Kleszczowie. 11 grudnia w spotkaniu opadkowym z mieszkańcami Sołectwa Łuszczanowice. 12 i 13 grudnia we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 15 grudnia w kiermaszu warsztatowym organizowanym przez Społeczność Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Bardzo proszę, czy są pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany dyrekcji w prognozie finansowej gminy Kleszczów na lata 2017-2020 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Kleszczów na 2017 rok. Szanowni Państwo, omawialiśmy szeroko te punkty na komisji wspólnej. Mamy projekt uchwał budżetu oraz WPF, projekty przed komisją i projekty po zmianach, które wprowadziliśmy przed komisją. Mam również przed sobą, Szanowni Państwo, opinię komisji wspólnej, wspólnego posiedzenia komisji, przepraszam, stałych Rady Gminy Kleszczów. Sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczów na lata 2017-2020 komisje pozytywnie zaopiniowały wnioski zgłoszone do zmian w WPF oraz jeśli chodzi o budżet na 2017 rok, również komisje pozytywnie zaopiniowały wnioski zgłoszone do zmian w budżecie na rok 2017. Czy Państwo mają jakieś pytania w tym punkcie? Jeśli nie ma pytań, Szanowni Państwo, proponuję przejść do głosowania uchwał, projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwała Rady Gminy Kleszczów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczów na lata 2017-2020. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta. I drugi projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kleszczów na 2017 rok. Kto z Państwa jest budżet? Budżet 2017. Uchwalenia budżetu na rok? Ale 2017, zmiany w budżecie tegorocznym. Ale po komisji, czy bo tutaj są tak, po uzgodnieniu wniosków z komisji. Są pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Uchwała została podjęta.
Państwo, przechodzimy do punktu numer 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczyn na lata 2018-2021. Przepraszam. Również omawialiśmy tę kwestię na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja rewizyjna również zajmowała się tym tematem. Mam przed sobą opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczyn na lata 2018-2021, jak również pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Kleszczyn na 2018 rok. Komisje na wspólnym posiedzeniu również wypracowały swoją opinię. I tak jak komisja rewizyjna, komisje pozytywnie zaopiniowały wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021 oraz budżet na 2018 rok. Bardzo proszę, czy mają Państwo pytania? To jest odnośnie budżetu również? WPF nowy. Mają Państwo przed sobą również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która również wydała pozytywną opinię w sprawie budżetu na rok 2018 oraz pozytywną opinię dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczyn. Jeśli nie ma pytań, Szanowni Państwo, proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczyn na lata 2018-2021? Proszę pominąć, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, i kolejny punkt numer 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kleszczów na rok 2018. Tak jak powiedziałem wcześniej, opinia komisji była pozytywna, jeśli chodzi o budżet na rok 2018. Omawialiśmy poszczególne punkty na posiedzeniu komisji, na wspólnym posiedzeniu komisji stałej. Panie wójcie, ja mam pytanie. Nie ma. Nie ma. Panie skarbniku, czy nasze uwagi z komisji zostały uwzględnione w tym projekcie? Tak, to są te projekty uchwały. Pan wójt przyjął wszystkie nasze propozycje, tak? Proszę, czy mają Państwo pytania co do budżetu? Co? Nie, bo mi się włącza pliki. Jeśli nie ma pytań, Szanowni Państwo, proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kleszczyn na rok 2018? Nie, 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 ja, dobra, moment. Pytanie. Proszę. Szanowni Państwo, żeby było czarne na białym, od razu powiem jakie jest moje stanowisko. Oczywiście moje stanowisko jest jednoznaczne. Będę głosował przeciwko uchwaleniu tego budżetu. Zaraz podam kilka powodów, które spowodowały, że akurat takie przyjąłem stanowisko. Szanowni Państwo, pierwszym wstrząsającym dla mnie stanowiskiem tutaj jest, żeby to jest uchwalenie deficytu. Szanowni Państwo, jeszcze nigdy w czasach, w dziejach tej gminy nie było tak, żeby deficyt, i tutaj słowo do mieszkańców, żeby deficyt budżetowy wynosił 75 milionów
929 tysięcy. To jest 76 milionów pieniędzy. Szanowni Państwo, to jest szaleństwo. Tutaj powstaje pytanie, dlaczego akurat tak się dzieje? Myślę, że tutaj zapytam retorycznie i nikt nie będzie zdziwiony, jeszcze zapytam w ten sposób, że czy wpływ na to miały nadchodzące wybory? Bo moim zdaniem tak. To jest popisówa wyborcza, to jest po prostu okłamywanie ludzi. Szanowni Państwo, ten budżet na ten rok został uchwalony na poziomie, uwaga, 347 milionów złotych. To jest nierealne do wykonania. Jak można wykonać 347, jak w tamtym roku było 274, nie wykonano nawet w tej zasadniczej liczbie, a Szanowni Państwo, budżet, deficyt w tamtym roku wynosi 14 milionów złotych. Po korektach oczywiście. W tym roku jest 75 milionów deficytu. Myślę, że wszyscy się z nas już w koło śmieją, no ale cóż, tak jest. Szanowni Państwo, podam tylko ciekawe, takie większe sumy, ciekawe kwoty, które się tutaj w tym budżecie przewijają. Niech sobie mieszkańcy wezmą do serca i do świadomości, jak działa Rada Gminy. I tutaj akurat jestem za, bo zawsze mówiłem, że na szkolnictwie nie należy oszczędzać. A pani, jedna z pań radnych, która jest z Kleszowa, więcej nie będę mówił, ciągle mówiła, że my oszczędzamy na szkołach. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy, 40 milionów złotych wydajemy na szkoły. Subwencji z państwa mamy niecałe 960 tysięcy. 9 milionów 600, przepraszam, 9 milionów 600. Niech będzie 10, czyli dokładamy 30 milionów. I teraz zadam pytanie tej pani. Proszę panią, co zrobimy, jak nie będzie pieniędzy, skąd weźmiemy 30 milionów pieniędzy, jak wy chcecie rozbudowywać następną szkołę na 800 ludzi. To jest naprawdę chore. To jest chore, naprawdę. Tyle nas kosztuje szkolnictwo. Szanowni Państwo, służba zdrowia, sprawdziłem w tamtym roku i w latach poprzednich, oscylowała między 3 a 4 miliony złotych. Obecna rada, szczególnie wójt, ale radni również, nie wszyscy co prawda, zrobili reformę, gdzie wprowadzili w nasz tutaj porządek, w nasz ład, gdzie zawiązali spółkę i nazwali ją Salus. I ta spółka Salus na swoją działalność potrzebuje 6 milionów 100 tysięcy. Czy wzrosło zatem jakość, czy wzrosła jakość usług medycznych dla nas wszystkich mieszkańców? Oczywiście nie. Ona zmalała, o czym mieszkańcy wiedzą. Do pediatry się nie można dostać. Dzieci z gorączką są rejestrowane za 3 dni, gorączka 40 stopni, ludzie jeżdżą po całym powiecie, żeby dostać się do lekarza. Czy tak miała wyglądać reforma? Wójt zawsze twierdził, ale wy wydajecie tyle pieniędzy, a my nie wydamy tyle. Proszę bardzo, jest to tutaj w tych dwóch dokumentach. Tu jest jeden dokument, jeżeli ktoś będzie chciał na podach, służę. Tu jest drugi dokument. To jest wszystko wypisane, ja nie biorę z nieba tych cyfr, czytam z projektów, które tutaj dostaliśmy i które Rada zatwierdziła. Czyli 6 milionów więcej. Szanowni Państwo, następny kuriozum. 6 milionów sport. I ktoś by powiedział, że gmina wydaje 6 milionów na sport. Kultura fizyczna i sport. Tymczasem, Szanowni Państwo, Panie Prezesie Domegi, Pan dostał tylko 1 800 000. Ale wszystko pod sport. Bo dalej jest do tego dopisany Sol Park, jego remonty i tak dalej, i tak dalej. A gdzie są pieniądze z Sol Parku na bieżące remonty? Gdzie są pieniążki? 1 800 000 faktycznie Omega dostała zabezpieczenie, ma i tyle pieniążków dostała, żeby się opiekowała u nas i prowadziła tą działalność sportową, że tak nazwę, czyli sekcje powstawały nowe, utrzymywanie tych, co jest. Tak się u nas kształtuje budżet. Następna, Szanowni Państwo, Kwiatek. I tutaj również retoryczne pytania. Jest takie coś w każdej gminie, w każdym powiecie w Polsce, jak organizacje pozarządowe, które zajmują się pewnymi sprawami w uzupełnieniu do spraw, którymi powinna zajmować się
które może zajmować się gmina, powiat, rząd i tak dalej. I są to tak zwane organizacje pozarządowe. Proszę Państwa, w tym roku zażyczono sobie większych nakładów. Czyżby może to miało znowu sprzężenie z wyborami idącymi? Bo łatwo kupić wybory za państwowe pieniądze? I wójt, ja mówię ogólnie, panie wójcie, proszę mi nie przeszkadzać. Ja panu nigdy nie przeszkadzam. I wójt tym dysponuje. To nie rada. Tutaj na komisji zgłaszałem, żeby dopisać do tej komisji dwóch albo trzech radnych. Nie muszę to być. Ja mogą być to losowo nawet wybrani ludzie, żeby na ten fundusz spojrzeć. Nie, to tylko wójt decyduje. Pani prawnik, i tutaj też był spór na komisji. O to. Czy może, mogą być tam radni, czy nie, nie mogą. Jedni mówili, że mogą, drudzy mówili, że nie mogą. Nie będę tu rozstrzygał. Ale w każdym razie fundusz do góry niedługo sięgnie prawie pół miliona złotych w tak małej gminie jak też. 300 tysięcy jest oficjalnie plus jeszcze inne pochodne razem jest to prawie pół miliona złotych. Proszę bardzo. Następną, szanowni państwo, to już jest normalnie kuriozum. To jest obraza majestatu, że tak powiem. Na kary, które już się przewiduje, na poczynania sądów, na postępowania sądowe, na prokuratorskie i na kary i odszkodowania wójt gminy Kleszczów zaplanował, proszę Państwa, 2 miliony 10 tysięcy złotych. Czyli zobaczcie, szanowni Państwo, jeszcze nic nie zrobili, a już wiedzą, że tyle kar zapłacą. To jest fajne. To jest fajne naprawdę. Tak, tak, tak pracują, tak wójt pracuje. Tu powinno być tak, że kar nie było. Skąd się biorą te kary? Te kary się biorą stąd, że na przykład nie jest zrobione coś nie tak jak trzeba. Ja nie wiem, jak jest pisana umowa, później ktoś idzie wykonawca do sądu i wygrywa z gminą. I gmina to musi zapłacić. To są po to. To żebyście Państwo nie mylili, że to są kary, które płaci wykonawca, który płaci ten, co to robi. Nie, to za błędy gminne, że tak ogólnie powiem nazwę, płaci gmina. I na to jest już. Nie ma działów, w których by nie było postępowanie prokuratorskie i ewentualne odszkodowanie. 2 miliony 10 tysięcy. Proszę bardzo. Piękne kwiatusze. Następnym etapem, jak wójt dba o gminę, o majątek gminny, jest, szanowni państwo, dwie cyfry podam. Rozbudowa dróg powiatowych, gdzie te drogi były budowane i jest na porozumienie, na zasadzie porozumienia, ale to my powinniśmy pomagać powiatowi 30-40%, 50%, ale nie budować. I na te drogi budowę tych dróg wójt przeznacza 26,5 miliona złotych. A wiecie, ile przeznacza na budowę dróg gminnych, czyli naszych? 24 miliony złotych. 2,5 miliona mniej. I tak po kolei w każdej dziedzinie. To tyle przykładów, myślę, że Państwo sobie wezmą do serca i przyjmą do świadomości i ocenią, czy wójt działa i ta rada działa zgodnie ze swoim ślubowaniem, postępowaniem, myślą i zgodnie z etyką, że gmina jest dla nich tutaj ta mała ojczyzna najważniejsza, czy po prostu działają na rzecz nie wiem kogo. Jak można uchwalić poziom dofinansowania do powiatu, jeśli chodzi o drogi na poziomie 26,5, a na nasze drogi 24. To trzeba być po prostu nielojalnym wobec gminy. Także, szanowni państwo, nie wiem, dlaczego taki duży deficyt. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, szanowni państwo, że na ostatniej komisji, bo deficyt byłby dużo większy, jeśli chodzi o tamten rok, bo później jak jest podsumowanie i wykonanie budżetu, to się mówi, że budżet wykonany był w 86%, 88%, tutaj dużo tak podaje. Szanowni Państwo, jaśnie powiem, że jeśli chodzi o inwestycje, to nie wiem, czy w 30% był wykonany, bo moim zdaniem nie. Dlaczego tak mówię? Dlaczego mam takie podstawy? Ano mam dlatego takie podstawy, że na ostatniej komisji wspólnej zdjęliśmy z budżetu, szanowni państwo, z inwestycji budżetowych 24 977 223 zł, czyli prawie 25 milionów, tylko na jednym posiedzeniu komisji, a takich w ciągu roku od stycznia już począwszy, było kilka. Nie mówię, że takich wysokich, ale takich postępowań było kilka. Jak zapytała tutaj jedna z radnych panią skarbnik, o ile jest mniejszy, to wyszło
Jeżeli się pomylę, to pani radna, myślę, że mi poprawi. Wyszło, że tam chyba był mniejszy tylko 4 czy 5 milionów. Jak tutaj 24, żeśmy chcieli za jednym zamachem. Ułożenie, utrudnianie rozszyfrowania budżetu radnym jest tutaj rzeczą nagminną. Układa się w różne paragrafy. Na przykład w szkołach na oficjalu pisze 30 tam parę milionów, a później dochodów inne rzeczy, które jak się sumuje, to jest dużo, dużo więcej. Ale tu o szkole mówię, nie mam pretensji, bo niech tam będzie, mamy pieniądze, zainwestujemy. Ale w innych dziedzinach się tak samo dzieje. Czy w pracy naszych spółek, czy tutaj w kosztach urzędów administracyjnych, fundy tender. Ani administracyjne koszty, czy tak, wszędzie się jest to dopisywane, a jest jak dopisywane, fajnie. Najwięcej pozycji w projekcie budżetu jest inne koszty. Tam jest 110 tysięcy w jednym miejscu, drugim 300, drugim 200. Jakbym zliczył, to znowu jest ze 2 miliony albo więcej. Dlaczego ten budżet jest tak, szanowni państwo, jest taki wysoki? A po części jeszcze, przepraszam, jeszcze dołożę, że to nie jest wszystko. Szanowni państwo, bo część pieniędzy wójt poprzesuwał w tak zwany WPR. Czyli wieloletnie działania. Bo tak by było jeszcze nie 300, tylko by było dużo więcej. I tak na przykład, dlaczego się takie koszty powstają? No bo proszę państwa, jak się przeznacza 70 milionów złotych na urządzenie zieleni Kosel Parku, 68 tam z hakiem i plus tam jeszcze było 600 czy 700 tysięcy, to prawie 70 milionów za kretowisko, które ja nazwałem kretowiskiem, no to dlatego takie koszty. Szanowni państwo, jak się 102,5 miliona przeznacza na hotel, zapisuje się, że tyle będzie kosztował hotel, 102,5 miliona i nieważne, czy to w tym budżecie, czy w WPF-ie, to później są takie koszty. Czy na to Kleszczów stać? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Szanowni państwo, budżet można uchwalać do końca stycznia. Jest obligo do końca stycznia. Dawniej było do końca marca, teraz do końca stycznia. Myślę, że jeszcze nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby ten budżet poprawić. U nas konsumpcja, czyli finansowanie tych rzeczy takich, że tak powiem, przyziemnych, przekracza, jeśli chodzi o wykonanie, przekracza wartości wykonane w inwestycjach o 70%. Taka jest prawda. I teraz jeszcze jest pytanie, dlaczego tak powstaje, dlaczego tak jest przesuwany i dlaczego ten budżet? Proszę państwa, wójt poprzesuwał wszystko z lat ubiegłych. Myślę, że tak nie powinno być. Co się z tym wiąże? Szanowni państwo, nie wiem, co będzie następnym wójtem, za niecały rok są wybory. Nikomu nie odbieram szans. Ale panie wójcie, należałoby się zastanowić, jakby pan został wójtem, ciekawe jak pan wykona ten budżet 350 milionów, bo tutaj panu nawiść inflacyjny, nawiść ten się zrobi następne 100 milionów. Ciekawe, do którego roku pan to wykona, bo uważam, że nie. A jak będzie inny wójt, to też mu współczuję. Jak poprawi i kiedy dojdzie na wyrównanie finansów z założeniami, chociaż 70-80%, bo jak mówię teraz w inwestycjach wykonujemy 30%. To jest straszne. Szanowni państwo, ale o czym tu będziemy mówić, jak będzie budżet wykonany? Jak w Kleszczowie takie sprawy, jak ulica Główna na przykład. Robi się ją, robi, nie widać efektu. Oczyszczalnia ścieków leży. Przedszkole zamknięte, zabite na kołki, nikt nic nie robi. Szanowni państwo, ta gmina nie zasługuje na takie traktowanie. Panie wójcie, ta gmina nie zasługuje na takie traktowanie. To, że pan sobie tutaj robi wspólnie z najwyższymi rangą pracownikami poletko doświadczalne z gminy Kleszczów,
to nie znaczy, że się z tego powodu się trzeba głupio uśmiechać. Należy się zastanowić, czy się prowadzi tą gminę w dobrym kierunku, bo uważam, że nie jest tak. Nie może być tak, żeby w takiej gminie panowała taka rozrzutność. Pan, przystępując do wyborów, powiedział, że pan stworzył już w pierwszym roku 200 nowych miejsc pracy. Proszę pana, w budżecie tutaj się nie doszukałem ani jednej działki sprzedanej, również jest tutaj oświadczenie, jest tutaj rozliczenie z fundacji. Żaden inwestor nie przyszedł, czterech uciekło. Proszę pana, pytany pan dzisiaj o pracownika, o liczbę pracowników, pan nie odpowiada, a pan mówił o transparentności, przejrzystości. Proszę pana, skończę to jednym zdaniem. Skończ pan waść wstydu oszczędź. Zostaw pan tą gminę, przyjdzie może drugi następca. Na ten rok komisarz wyznaczy jakiegoś człowieka i nie będziemy się ośmieszali na arenie polskiej, a może i dalej. Naprawdę źle pan prowadzi tę gminę. Budżet jest do odrzucenia. Szanowni radni, przemyślcie to jeszcze raz. Do stycznia, do końca stycznia mamy jeszcze nawet półtora miesiąca. To można jeszcze poprawić. Tak nie powinno być. Ja, jak powiedziałem następnie, będę głosował przeciw, bo to jest wyprowadzanie pieniędzy. Koszty, jakie my ponosimy za budowę kilometra dróg, dwu-trzykrotnie przekraczają koszty, niż są w innych gminach. Także tak nie może być. Szanowni państwo radni, wiem, że jesteście z jednego ugrupowania, ale czasami czas refleksji, czas przemyślenia i pozytywne pomyślenie o tych, którzy są za nami, również jest potrzebne. Ocknijcie się, nie dajcie się sobą mamić i zagłosujcie według swojego sumienia, tak jak mówię, żeby to działało na korzyść gminy, a nie przeciwko niej. Nie. Dziękuję uprzejmie. Nie teraz? Panie radny Michałek, mówisz pan 20 minut w takim języku swoim, że nikt nie rozumie, o co chodzi i że pan śmie twierdzić, że pan nie wie, o czym pan w ogóle mówi. Wymyśla pan po prostu kwoty wzięte z, tak jak pan mówił, że w WPF jest 100 milionów na chodę. Proszę ich znaleźć. W którym to miejscu jest? Ja tego po prostu nie wiem. Pokażę. Wymyśla pan sobie takie rzeczy. Tutaj mówi pan, że jest deficyt. Ja panu powiem, w 2010 roku był deficyt 26 milionów, w 2011 był 16 milionów deficyt. Ale były budowane 12 milionów. Solta był wybudowany w 2009 roku i to pan wprowadza po prostu opinię społeczną w błąd. W 2013 był 62 miliony deficyt, w 2014 był 61 milionów deficyt. Przepraszam, planowany. I w 2015 deficyt wynosił 37 milionów, a w 2016 38. I proszę mi mówić, że po prostu ten deficyt jest... Tak nie jesteśmy w stanie tych wszystkich zadań, które po prostu zaczęliśmy robić, wykonać. Bo one są rozpoczynane i wiadomo, że pójdą później wieloletnią prognozę finansową. Bo nie sztuka, żeby w jeden rok po prostu zrobić przetarg, zrobić najpierw przetarg. Najpierw trzeba zrobić ten projekt, dopiero po prostu zrobić przetarg i zacząć inwestycje. To są procesy 2-3-letnie. Zawsze pan mówi, że nic nie robimy w tej gminie, nie inwestujemy, po prostu przyjadamy. No to zaczęliśmy budować drogi. Proszę mówić, że drogi są 3-4-krotnie droższe, bo kosztorys drogi na przykład na ulicę Górną przez Kleszów był na 62 miliony, a skończył się przetargu na 67 milionów, czyli musieliśmy podnieść. O tym, co pan mówi, że 2 miliony mamy zabezpieczone, ale to są rzeczy, które są niewypłacone, jesteśmy w sporze na przykład z podwykonawcą, z wykonawcą i tę kwotę musimy w budżecie zabezpieczyć. I proszę takich rzeczy nie mówić. Po prostu pan mówi swoim językiem, który jest niezrozumiały w ogóle i niezgodny z ustawą o finansach publicznych. Czy pan wie, czym jest projekt budżetu? Skoro Regionalna Izba Obrachunkowa, instytucja, która się tym zajmuje, nie ma zastrzeżeń, a pan ma jakieś zastrzeżenia, bo panu się nie podoba. Może panu się wiele rzeczy nie podobać, ale proszę nie mówić mi tutaj, że to jest rok wyborczy i to robimy. Nie, bo to poprzednio tak było, że zawsze przed rokiem wyborczym coś się w tej gminie robiło. W tej gminie robimy przez całą kadencję wiele inwestycji. I zrobiliśmy przez ostatnie lata około 110 inwestycji rozpoczętych. Jest tak, panie Robercie? Ja tu nie chcę się przechwalać, ale tu naprawdę ludzie pracują i robimy to zgodnie wszystko z
prawem i w granicach prawa. A nic tutaj nie narusza. Jeżeli by były wątpliwości, Regionalna Izba Obrachunkowa by miała wątpliwości, co to powiedzieć. Tak? A tych wątpliwości nie ma. I pani opowiada, piszecie państwo do myśli, że my na stowarzyszeniach wydaliśmy 300 tysięcy. Wydawaliśmy, że w tamtym roku może było 250 tysięcy. Jaka jest różnica? Tych stowarzyszeń u nas przybywa. Także, ale o te wyjaśnienie prawnoformalne bym poprosił panią skarbnik, żeby panu wyjaśniła dokładnie, na czym polega uchwalenie budżetu. Ja chciałam w kwestii uchwalnej zabrać głos, bo pan radny mówi, że możemy budżet uchwalić do 31 stycznia. Przypomnę, że artykuł 239 ustawy o finansach publicznych mówi wyraźnie, że uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia. Ale mówimy o uzasadnionej przypadkach. Zasada jest taka, że do końca roku uchwalamy budżet. I budżet uchwalamy do 31 grudnia. Natomiast w naszym przypadku jest to rok budżetowy, to są trzy kolejne lata. W naszym WPF są przedsięwzięcia 2019-2021. Mamy tam wydatków na te 3 lata wyszczególnione plus dany rok budżetowy. Mam pewno. Jeszcze pewnie coraz. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałabym się odnieść jeszcze do tych środków zabezpieczonych na postępowania sądowe. Czy na sprawy sądowe, bo tutaj pan radny tak bardzo podkreśla te kwestie. Takie pieniążki zabezpieczane są w każdym roku i w każdym budżecie. I z tego co pamiętam, w tym roku na koniec, przed końcem, dwa miesiące temu pani skarbnik zapytała mnie, czy środki może uwolnić już i przenieść tam do odpowiednich innych paragrafów, ponieważ zabezpieczone środki nie zostały w żaden sposób wypłacone w postępowaniach sądowych. Pani skarbnik potwierdzi, prawda? Natomiast to są pieniądze, to są środki finansowe, które zabezpieczają między innymi tego rodzaju sytuacji, kiedy mamy spór w zapłacie pomiędzy dwoma podmiotami, wykonawcą, podwykonawcą. My te pieniądze będziemy musieli wpłacić do budżetu, bo w tej chwili do depozytu sądowego, bo w tej chwili są takie regulacje prawne, że jeżeli wykonawca mówi mnie się pieniążki należą, podwykonawca mówi mnie się pieniążki należą, to te pieniądze gmina zobligowana będzie wpłacić do budżetu. Do depozytu. Po raz drugi się powinno. Sądowego. I to są między innymi te pieniądze. To są kary umowne, które pobraliśmy od wykonawców przy realizacji inwestycji. I wiadomo, że żaden przedsiębiorca nie odpuści, mówiąc kolokwialnie, bez procesu sądowego, tak po prostu, dużych kar umownych zaliczonych. Ale to nie znaczy, że te pieniądze kiedykolwiek w 100% będą wypłacone i zapewne pod koniec przyszłego roku także te pieniążki będziemy w dużej części albo nawet w całości uwalniali. To ja chciałabym się odnieść do słów pana Wójta, bo mówi się powszechnie, to zawsze tak było, że w roku wyborczym się coś budowało, a przez te lata się nic nie budowało, więc no, nie mogę się z tym zgodzić. Pan zapewne wie, że muszę się ustosunkować, bo chciałabym, żeby dał pan takie przykłady. Uważam, że mieszkańcy uważają wręcz przeciwnie, że budowało się przez całą kadencję i faktycznie coś powstawało. W tej kadencji no, nie można się poszczycić, że coś powstało poza jakimiś odcinkami dróg, aczkolwiek żadna nowa inwestycja nie powstała. No, mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji powstanie to przedszkole, będzie otwarte i będzie ono służyło naszym dzieciom.
Natomiast pan tutaj się powołuje, że w RIO nie ma żadnych zastrzeżeń i tak dalej. RIO nie ustosunkowuje się co do kwot, co do wydatków i zadań inwestycyjnych. RIO czuwa nad formalne, prawne i kwoty, czy są zachowane i czy jest czego pokryć podwyżkę budżetową, deficyt budżetowy, czy są kredyty i tak dalej. I to bada pod względem prawnym RIO, więc tutaj RIO nigdy nie ustosunkowuje się, ile przeznaczamy na oświatę, na zdrowie, na zadania inwestycyjne. Więc tu wydaje mi się, że podpieranie się opinią RIO nie ma znaczenia. Tak jak powiedziałam, opinia RIO jest opinią odnośnie spraw prawnych, proceduralnych i zachowania, tak jak powiedziałam, kredytów ewentualnych, nadwyżki, deficytu i tak dalej, a tutaj z racji tej, że jest nadwyżka budżetowa, ten deficyt może być każdego roku, ponieważ te zaoszczędzone pieniądze za poprzedni są na ewentualne pokrywanie deficytu. Ja również chcę powiedzieć, że ze względu na to, że są w tym budżecie takie kwoty i na takie zadania, które niestety nie mogę się zgodzić i za którymi głosowałam przeciw, będę również głosowała przeciw temu budżetowi. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Paweł Karosiński. Dziękuję. Szanowni Państwo, przysłuchując się dyskusji, chciałbym się odnieść do kilku kwestii. Na pewno nie do wszystkich, część została już wyjaśniona. Przede wszystkim słyszałem tutaj głos, że budżet w jakiś dziwny sposób jest w różne paragrafy ubierany. Pytaliśmy wielokrotnie, ja osobiście również pytałem wielokrotnie pani skarbnik, czy jest to zgodne z prawem, czy to tak ma wyglądać i zawsze usłyszałem, że tak ma wyglądać i zawsze tak wyglądało. Jeśli jest to niezgodne z prawem, to prosiłbym o taką informację, bo nie chciałbym w jakimś niewłaściwym procederze niezgodne z prawem dać udziału. Ale do tej pory wiem, że tak powinno być i tak zawsze mi tłumaczono, tak przekazywano, że zgodnie z wszelkimi przepisami. Zresztą myślę, że urząd jest kontrolowany w sprawie budżetu i te paragrafy również są sprawdzane, czy środki są kierowane i zapisywane w odpowiednich paragrafach. Co to jest budżet w ogóle? Każdy z nas ma pojęcie, co to jest budżet, bo w domu też się planuje. To są przychody i wydatki. Tutaj ciągle się mówi, że jakieś środki zostały przeniesione, że nie zostały zrealizowane. To mają być środki wydatkowane, czy zadania zrealizowane? Każdy z nas się cieszy, że wykona jakieś zadanie i zapłaci mniej. Oczywiście są zadania, które są wykonane bądź kończą się i środki są przesunięte na następny rok. Tłumaczono nam to wiele razy. Mamy tą świadomość, że środki są również przesuwane, bo płatność nie nastąpi w tym roku z różnych przyczyn. No, zawsze jest ta sprawa omawiana dosyć szeroko. To są obszerne punkty i dyskusja się toczy bardzo mocno. Wspomniał mój przedmówca, że na organizacje pozarządowe jest więcej pieniędzy i wójt nie chciał, żeby radni weszli do komisji. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że nie znalazło się dwóch radnych, którzy by byli chętni wejść do takiej komisji. Nakłady na szkolnictwo. To trzeba by rozebrać na czynniki pierwsze. Na co te środki są? Co jest największą składową tych wydatków na to szkolnictwo? I wtedy pokaże nam się obraz. Szkół mamy 4 i na każdą jest przeznaczony inny budżet. I wyraźnie widać, ile na którą szkołę idzie. Więc składanie wszystko do jednego worka i tłumaczenie, że na szkolnictwo wydajemy za dużo, myślę, że jest błędne, bo w edukację w ogóle powinniśmy... Ale nikt tak nie powiedział. Panie, to proszę. To niech pan nie kłamie. Panu nie będę przyjechał. Trzeba mi jakiś oszczędzać. To jest cytat roku. Drogi powiatowe, że wydajemy tyle na drogi powiatowe. Myślę, że
jeśli chodzi o umowy z powiatem na rozbudowę dróg i zarządzanie drogami powiatowymi, ma już kilka lat. Nie my to zapoczątkowaliśmy, ale dobrze, że jest to kontynuowane. Była wspomniana ulica Główna. Ulica Główna to przecież droga powiatowa. A rozbudowa drogi gdzieś indziej, bo często też słyszę takie argumenty, że w gminie sąsiedniej albo biedniejszej to droga kosztuje kilometr jakieś mniejsze środki. Wszystko się zgadza. Tylko tam frezują wierzchnią na warstwę i kładą nową nawierzchnię. I tyle. A u nas wszystkie media się zaraz buduje. Chodniki, ścieżki rowerowe. Jeśli jest konieczność, również wykupowanie z pas drogowy. Dlatego to tak kosztuje. I myślę, że radni sobie zdają z tego sprawę. Wszyscy chcemy tych inwestycji. Pan radny również chciał, żeby inwestycje były. Na tej sali słyszałem wiele razy, że wójt nic nie robi. To więc jeśli co, nie zaczął być czterech budów na ulicy, to też by pan krzyczał, że nie zrobił. Każdy z państwa zagłosuje, jak będzie uważał. Słyszymy głosy przeciwne. Ja będę głosował za. Trzymy się za każdy za chwilę, jak dojdzie do głosowania, będzie wiadomo, wynik będzie znany. Kto będzie za, kto będzie przeciw. To do nas należy decyzja, jaki ten budżet będzie wyglądał. Czy będą inwestycje? Niektóre się zaczęły, niektóre może się zaczną. Wszyscy chcemy, żeby gmina się rozwijała. A co do kredowiska, to przecież nie my je utworzyliśmy. I w budżecie nie zauważyłem żadnych 70 milionów na kredowiska. Ani 100 milionów na to. Dziękuję. Proszę. Jeśli pan panie przewodniczący, wysoka rada, dotyczące wydatków na zdrowie, bo pan radny Henryk Michalek powiedział o kwocie ogólnej na zdrowie i potem się skupił na spółce Salus, chcąc zrobić wrażenie, że te 6 milionów 100 tysięcy złotych to jest wydatek na funkcjonowanie czy na działania prowadzone przez spółkę zdrowotną Salus. Proszę państwa, nawet gdyby tak nie było, to żeby ten sprostować, wydatki planowane na działania spółki Salus na leczenie, czyli w tym zatrudnienie tej liczby specjalistów, którzy tam są, na dofinansowanie również badań laboratoryjnych, badań diagnostycznych wszelakich, obrazowych, takich, które są również nierealizowane w samej spółce, ale spółka podpisała umowy ze szpitalami, bo niektóre twarde, takie duże badania diagnostyczne są realizowane w BAMie na przykład, ale za to też spółka płaci na podstawie umowy. Więc na te wszystkie działania przewiduje się w spółce 2 500 000 zł na rok 2018. 2 500 000, czyli to będzie i zapłata za wszystkich pracowników zatrudnionych na umowach o pracę i lekarzach na kontraktach, na umowach zlecenie, na całość kosztów funkcjonowania, na ogrzewanie, na czynsz, na podatek. Czyli to są kwoty, które no, jakby są troszeczkę inne. Proszę państwa, jeśli się pan Henryk Michalek wyraził w ten sposób, że tylko źle się tam dzieje, prawda, no to trudno się z tym zgodzić. Ja mam upoważnienie akurat od Rady Nadzorczej, żeby móc ewentualnie wypowiedzieć się na ten temat. Proszę państwa, dzisiaj nie jest prawdą, że tam się dzieje tylko źle. Jest bardzo dużo usług świadczonych na bardzo wysokim poziomie, jedynym tak naprawdę w regionie, w województwie. A oczywiście wszyscy sobie zdają sprawę, że mogą się zdarzyć incydenty, które są złe, niepotrzebne, niekorzystne. Ale to są, trzeba przyznać, incydenty. Natomiast, proszę państwa, miejmy też świadomość tego, i to podkreślano również, że dzisiaj nie ma takiej sytuacji, że u wrót stoi armia wolnych lekarzy, którzy chcą pracować i jeżeli ktoś zrobi jakieś zachowanie, popełni jakieś zachowanie niestosowne, to się mu natychmiast dziękuje, pozbywa się go z jednostki i zatrudnia się najlepszego i nowego. Bardzo trudno jest w tej chwili o lekarzy i tego spółka może powiedzieć, że wykonała duży wysiłek, żeby tę liczbę specjalistów, dobrych specjalistów
zatrudnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie sekretarzu dotknął kwestii kosztów funkcjonowania spółki, więc mam pytanie. Czy prawdą jest, że w ostatnim czasie w spółce została uruchomiona druga czy drugotorowa rehabilitacja? Skoro wiemy, że rehabilitacja funkcjonuje w ramach umowy czy programu, który obowiązuje do końca 2018 roku, jak to się ma do ograniczenia kosztów funkcjonowania spółki? Prosimy o odpowiedź pana wójta czy pana. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, oczywiście nie będę wchodził w jakieś rozwiązania zarządcze, bo to jest kompetencja tylko i wyłącznie zarządu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Chwileczkę, kompetencja zarządu, ale aneks do umowy podpisał pan wójt, tak? Ale ja chcę powiedzieć, że to, co jest uprawnieniem zarządu do organizowania pracy i składania propozycji do finansowania świadczenia, to jest kompetencja zarządu. Natomiast odnosząc się wprost do pytania merytorycznego. Rzeczywiście jest między innymi fizjoterapeuta dla dzieci, jest lekarz, rehabilitant zatrudniony, ale to są niewątpliwie działania komplementarne w stosunku do tego, co jest realizowane w ramach programu zdrowotnego. Panie przewodniczący, to są działania, których na przykład firma świadcząca usługi w zakresie programu nie jest uprawniona wykonać. W związku z tym te działania zyskują absolutną aprobatę. Na przykład fizjoterapeuta dla dzieci, prawda, no cieszy się dużym szacunkiem, że tak powiem, i uznaniem, że takie działanie jest wprowadzone. Lekarz rehabilitant to też jest inna kompetencja niż kompetencja fizjoterapeuty. Więc to są działania komplementarne, trzeba by powiedzieć, do tego, co jest prowadzone dotychczas. Czy powiem, panie wójcie, że do tej pory nie wiem, były jakieś skargi na funkcjonowanie rehabilitacji, czy mieszkańcy zgłaszali potrzebę rozszerzenia usług, czy nie było możliwości, nie wiem, w ramach tego programu, który już funkcjonuje, za który płacimy, rozszerzenia pewnych świadczeń, czy trzeba było uruchamiać drugą, ja to tak nazywam, może jestem w błędzie, żeby prowadzić, bo dla mnie to jest uruchomienie drugiej rehabilitacji i, nie wiem, finansowanie tego samego? To jest to samo, panie przewodniczący, to co powiedział pan sekretarz, to nie jest to samo, jest to uzupełnienie. My po to remontowaliśmy ten obiekt i też remontowaliśmy już z zamiarem prowadzenia rehabilitacji dziecięcej. I po prostu były takie potrzeby mieszkańców, żeby tą rehabilitację dziecięcą po prostu wprowadzić, ją wprowadziliśmy, tak? Ten program, który funkcjonował, przepraszam, do tej pory, nie obejmował rehabilitacji dziecięcej? No nie bardzo i tutaj panie przewodniczący, pan pozwoli, pani wójt, który zajmuje się zdrowiem od lat i odpowie panu szczegółowo na to pytanie. Proszę. Ja może tylko dopowiem, że programy zdrowotne, które były opracowane z zakresu rehabilitacji, to zgodnie ze sztuką opracowania programów zdrowotnych i przyjmowanym przez Radę Gminy, to są te świadczenia, które nie są objęte Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast to, co prowadziła spółka, to jest to komplementarne, czyli coś, te świadczenia, które są gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i to, co my możemy sfinansować dodatkowo. Dlatego te dwa jakby podmioty, mogę tak powiedzieć, one powinny się uzupełniać i myślę, że się uzupełniają. Bo to, co jest realizowane przez tutaj firmę Program Zdrowotny, ja myślę, że działa dobrze i do tego 2018 roku będzie działać. Natomiast w uzupełnieniu zostały wprowadzone dodatkowe usługi. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że program mamy do 2018 roku i no, mam nadzieję, że też będziemy mieć możliwość tego programu, żeby ten program przedłużyć. A czy ktoś może mi odpowiedzieć jeszcze na pytanie, jaki jest koszt funkcjonowania programu, jaki jest koszt tych dodatkowych usług, które teraz wprowadziła spółka? Czy mamy jakiś taki obraz? Wiemy coś w tym temacie. No, możemy oczywiście przygotować statystykę, bo na program zdrowotny podpisana jest umowa pokonkursowa i tam są płatności miesięczne. One mogą się między sobą różnić między miesiącami, bo to w zależności od tego, ile było dni wykonywania usług, no, czy były w pełni wykonywane, czy mniej, czy więcej tych zabiegów. I statystykę też prowadzimy w zakresie świadczenia tutaj zgodnie z zleceniem tutaj do SAN-u. Natomiast oczywiście możemy przygotować z tego okresu, którego objęte
już zostały no, przez Saluskę dodatkowe rzeczy. To ja bym poprosił. Tak. Rozumiem, że na styczeń, tak? Tak. Proszę pana radny. Dziękuję. Chciałbym pan potem się wypowiedzieć do wypowiedzi pana sekretarza. Jak pan staje, to niech pan mówi, również informuje społeczeństwo, że ja jestem członkiem Rady Nadzorczej i wiem lepiej. Nikt pan się nie ukrywa z tym. Pan tylko mówi, że zarząd finansuje, ale pan jest w Radzie Nadzorczej i Rada Nadzorcza podobne decyzje podejmuje również. Natomiast ja teraz czym inny chciałbym powiedzieć. Proszę pana, jeżeli pan mówi, że ja kłamię, to proszę bardzo do kamery. To jest druk otrzymany od pana wójta. Dział Ochrona Zdrowia 6 237 760 zł. Prosto, pustym drukiem napisane. Jeszcze chciałem drugą rzecz powiedzieć. Panie wójcie, ja wszystkie dane biorę stąd. Jeżeli ktoś mi coś zarzuca, proszę bardzo, ja służę tymi dokumentami. Obojętnie, który z mieszkańców przyjdzie, bo ja mam w wydaniu papierowym, ja i pani Tarkowska, bo tak sobie zażyczyliśmy, żeby właśnie w razie potrzeby udostępnić mieszkańcom. W każdej chwili te dokumenty udostępnię, bo są to dokumenty publiczne i się nie boję, żeby ktoś mnie podał do sądu, a jeżeli poda, to już inna sprawa. Panie sekretarzu, ja mówiłem wyraźnie, jakby pan się wsłuchał, to, że pan pięknie mówi, bo jak orator, no wie pan, bo pan ma zdolności do tego i staż pracy w tym kierunku odbyty duży, więc pan umie ładnie tu bajeczki nam sprzedawać. Proszę pana, ja mówiłem wyraźnie, że wójt, nawet tak powiedziałem, wójt mówił, że my wydawaliśmy 5 milionów złotych na lecznictwo. Ja powiedziałem tak zacząłem, panie wójcie, nie wydawaliśmy 5, w innych latach tylko między 3 a 4 na tym poziomie. I tego się trzymam. Natomiast to też mówiłem, że teraz kosztuje nas ogólnie lecznictwo ponad 6 milionów złotych. Jeżeli nie, proszę odtworzyć i proszę nie kłamać i nie zniekształcać moich wypowiedzi. Natomiast następna sprawa. Jak spółkę pan tutaj forsował, panie sekretarzu, to pan mówił, że spółka powstaje, ale nie będziemy już jeździć do WAM-u na badania tu i tam. Czyli nie będziemy ponosić kosztów dodatkowych ze szpitali, z klinik, z instytutów medycznych. To żeście państwo mówili. A nadal teraz w pośpiechu zabiegacie o umowę z WAM-em, tylko oni będą nie chcą z wami za bardzo podpisać, bo się was najedli już. I następną sprawą, którą chcieliście wziąć, ale całe szczęście przez to, żeśmy tutaj podnosili głos i głośno mówiliśmy, to była stomatologia. I całe szczęście, żeście nie wzięli w swoje ręce tej stomatologii. To ona jeszcze pracuje na zasadach tych, które myśmy wypracowali. I ludzie leczą zęby, są ludzie zadowoleni. Jeżeli ktoś tam narzeka na pojedynczego stomatologa, no to różne są sytuacje. No to komuś ktoś, lekarz wyleczy 10 zębów, jest okej, jednego się pomyli, żeby nie wyjdzie i będzie narzekał. Ale to są drobnostki, to są naprawdę mikrony. I całe szczęście, żeście nie zabrali stomatologii pod swoje skrzydła do spółki Salus, panie sekretarzu. Bo by już całkiem wszystko leżało. I proszę nie mówić nieprawdy. Jeszcze raz powtarzam, 6 milionów prawie 300 tysięcy. To jest całkowity koszt leczenia, całkowity koszt, począwszy od funduszów na środek zdrowia, od leczenia. I to jest 6 milionów, nie całkowity koszt. Jeszcze raz powtarzam. Dziękuję uprzejmie. Proszę odpowiedzieć. Panie radny Michałek, czy pan sprawdzał, ile było w ubiegłym roku wydane na... W ubiegłym roku już pan rządził. Tak, ale ile było wydane? Czy pan mógł, pan krzyczy, że teraz 6 milionów? W ubiegłym roku była podobna kwota. W tym roku doszła jeszcze hospitalizacja, na którą wydajemy 1 000 000 zł, usługi medyczne 1,5 miliona zł, lecznictwo stomatologiczne ponad 1 000 000 zł i te kwoty się biorą po prostu w dotacjach dla szpitali, które pan nic nie powiedział, którą zawsze dawaliśmy nie 1 000 000, a więcej jeszcze, także obiecać, tak, więcej wydawaliśmy. Ale mieliśmy nie dawać już, o tym mówiłem, proszę pana, dajemy. Pan założył spółkę sam. Ja pamiętam czasy, bo ja byłem radnym, jak pan był, ja pamiętam, jak pan rozdawał. Pan się leczył w tym szpitalu, to proszę na ten szpital przeznaczyć takie pieniądze. Ja pamiętam te czasy, jak pan po prostu tutaj decydował, gdzie i jakiemu szpitalowi rozdaje pieniądze. I proszę takich rzeczy nie mówić, dobrze? Bo w tej chwili to proszę mówić o opiece zdrowotnej w całości, na co wydajemy te pieniądze, a nie na spółkę sam. Bo na spółkę Saluskę jest dokładnie to, co pan sekretarz powiedział, 2,5 miliona złotych, tak? To, co mamy zrobić, to programy profilaktyczne i usługi medyczne. I proszę takie rzeczy nie mówić, po prostu, bo pan prowadza dwoje. Pan mówi, że ja kłamię. Nie, to pan kłamie właśnie.
Bo pan kwotę zobaczy, tylko pan powie do mieszkańców, na co ta kwota faktycznie jest przeznaczona. I tak proszę mi, jeżeli pan chce być taki czysty, jeżeli pan chce kogoś zapalić, to niech pan siedzi. Panie sekretarzu, poproszę jeszcze o wyjaśnienie. Jak pan radny Henryk Michałek mówi, że dobrze, że tej stomatologii nie wzięliście, to z jednej strony oczywiście dobrze, że jest zrealizowany program profilaktyki tej stomatologicznej. On kosztuje, jak przed chwilą powiedział, około 1 000 000 zł, ale też pamiętajmy, że wskutek tego, że spółka Salus nie prowadzi działań w zakresie stomatologii, panie radny, to dla niektórych jest to problem, dlatego że na przykład działania lecznicze z zakresu chirurgii szczękowej nie mogą być sfinansowane przez spółkę Salus, mimo że w innych zakresach oczywiście spółka, nawet jeżeli nie świadczy u siebie, bo nie ma narzędzi, nie ma tomografu, nie ma rezonansu, ale może podpisać umowę na takie działania na zewnątrz, na przykład z BAM-em, o tyle na przykład w przypadku stomatologii nie może. I proszę wierzyć, że są mieszkańcy, którzy chcieliby z tych zabiegów chirurgii szczękowej skorzystać, a tutaj nie można podpisać umowy z BAM-em czy z jakimkolwiek innym podmiotem leczniczym, bo spółka nie ma tych działań w swoim rejestrze. A wolno robić tylko spółce, a gminie wolno, w tym znaczeniu, że wolno sfinansować gminie tylko te działania prowadzone przez spółkę, które są objęte zgłoszeniem do wojewody, które mieszczą się w tym rejestrze usług świadczonych przez ten podmiot. Czyli inaczej mówiąc, gmina może finansować leczenie tych mieszkańców z zakresu świadczeń gwarantowanych, bezpośrednio kierując środki do swojej spółki, o ile ta spółka w swoim rejestrze usług ma ten rodzaj działań wpisany, a stomatologii nie ma. Dziękuję. Proszę pan radny Marek Kuśmiewicz. Proszę państwa, tyle mówiliśmy tutaj o budowie drogi przez KOP, natomiast analizując ten budżet na 2018 rok, pozwolę sobie tutaj przytoczyć, w dziale transport i łączność w dziale 600 mamy budowa drogi Kleszczów-Rogowiec, droga przez KOP. Rozbudowa i budowa dróg gminnych 28 960 000, analizuje to wszystko w działach, rozdziałach, prawda, i paragrafach i nie doszedłem do tego, wierzcie mi państwo, ile rzeczywiście na tą drogę jest planowane na rok 2018. Chciałbym zapytać, panie wójcie, jaka kwota jest planowana na rok 2018 na budowę drogi przez KOP? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie. W dziale 801, oświata i wychowanie, szkoła podstawowa w Kleszczu, w tym zakupy inwestycyjne 41 200, a wydatek jest planowana kwota 6 554 842 zł. Chciałbym zapytać, na co te pieniądze, bo państwo mówicie, że no, budowa nowej szkoły, mówiliśmy tutaj, że utrzymanie obecnej szkoły i remonty będą kosztować 6 500 000, włożymy w roku 2000, planujemy włożyć, przepraszam, w szkołę podstawową w Kleszczowie. Jeżeli będziemy tak robić co roku, prawda, do roku 2020 czy 2021 po 6 milionów, to włożymy, proszę państwa, 35 milionów. O czym ja już tu wcześniej mówiłem. Żeby proces dydaktyczny tam trwać, trzeba ją ciągle remontować i ciągle dokładać. No i nie wiadomo, co dalej rzeczywiście po wybudowaniu nowej szkoły, z przeznaczeniem tej szkoły na jaki cel i tak dalej, i tak dalej. To te dwa pytania, panie wójcie, jeżeli mógłby się jeszcze. Dziękuję. Proszę, panie radny. Podpisaliśmy przed chwilą, jakie są porozumienie na budowę tej szkoły, dwie umowy. W tym momencie... Przepraszam. Porozumienie jest podpisane. W tej chwili siedzimy do rozmów w ogóle, co będzie, bo będziemy robić na ten projekt, ale to będą uzgodnienia z ludźmi z kopalni elektroni, co faktycznie w tym projekcie będzie się znajdowało i za co oni będą płacili częściowo, za co my będziemy płacili.
bo tam po prostu będzie wiele zadań, gdzie ten projekt będzie uwzględniał ich potrzeby i nasze. Także to jeszcze w tej chwili mamy ogólnie kwotę przeznaczoną i z tej kwoty pójdą tylko pieniądze na projekt, bo ten projekt będzie trwał, jak mówiło, około 3 lat. Bo to nie jest tak, że po prostu go zrobimy z dnia na dzień. Dlatego te środki są ujęte ogólnie, ale tylko na pracę projektową. A jeżeli chodzi tu o szkołę, no to na pewno są to... Nie ma milionów, to jest 330 tysięcy, tak? Szkole, na szkole, na to są Kreszczowie. Tu też są po prostu przeznaczone tylko pieniądze na projektowanie. Wiadomo, że w ciągu tego roku 2018 nie jesteśmy w stanie przeznaczyć tej kwoty i później, jak pan Henryk Michalek powie, że po prostu niewykonany jest budżet. No trudno go wykonać po prostu w jednym roku taką inwestycję. Wiadomo, że każda inwestycja trwa 2-3 lata. Dlatego te pieniądze są tu przeznaczone na projektowanie. W pana programie było, że na drugi rok pan już rozpoczynał. Panie Wójcie, rozumiem, czyli rzeczywiście mamy pieniądze jedynie na projektowanie, tak, w tej kwocie i proces projektowania, z tego co zrozumiałem, będzie trwał jeszcze około 3 lat, tak? Przygotowania tak, i tej inwestycji, tak? Pani, następne 3 lata. Która nam robiła koncepcję, stwierdziła, że to jest 2-3 lata, nie? To może pójdzie to wcześniej, to w zależności jak. Będzie kontynuował to z pracą elektrowni kopalni, bo my wchodzimy w teren górniczy. Fakt faktem, że idziemy z ustawą, ale mimo wszystko wchodzimy w zakład górniczy i to my będziemy uzależnieni od nich, jak oni nas potraktują, w jaki sposób będziemy te przeszkody, które napotkamy, niwelować. Mówimy, panie wójcie, od 4 lat praktycznie, od 3 lat o budowaniu drogi przez Skoki, no i nadal mówimy i będziemy mówić przez 3 lata, prawda? No i nie wiadomo, jak to dalej będzie, tak? Ale uspokoił mnie pan przynajmniej, że właśnie z tych środków w jakiej części będzie można tam skorzystać, bo tego się nie doczytałem kwotowo rzeczywiście, ile na to zadanie ewentualnie by było. Natomiast co do drugiej części, co tutaj, no to rzeczywiście te 6 milionów tam 600, prawda, no to jest duża kwota rzeczywiście. Jak będziemy przez do momentu wybudowania szkoły takie środki wydawać, proszę państwa, no to około 35 milionów musimy jeszcze w ten budynek włożyć. Ja liczę tak skromnie, rozumiem, czy dalej się nie będzie inwestować, czy remontować tych szkół, nie rozumiem. Chciałbym tu pana kierownika zapytać, czy rzeczywiście to tak może być, czy ten remont to wystarczy w tym roku 2018, żeby ewentualnie do momentu wybudowania nowej szkoły ona mogła pełnić swoją rolę. Panie radny, tam jest kwota też przeznaczona na projekt, mówiłem. W WPF-ie pan znajdzie te kwoty dalej, jakie są przeznaczone, ale to też jest utrzymanie szkoły. Być może wie, że w tym paragrafie znalazło się to co pan mówi. No nie jest rozczytane, panie wójcie, dlatego też pytam. Kwota zostawiona jeszcze zapłaty za przedszkole, za które musimy w przyszłym roku zapłacić, bo nie zapłaciliśmy jeszcze po prostu za przedszkole. One są przesunięte, te płatności na drugie. To też chodzi o budżet. Ja tu i prosiłem, żeby ten budżet jakoś szczegółowo można, bardziej szczegółowo, przynajmniej zaznaczyć na to zadanie Kleszczu, szkoła, tyle i tyle. Natomiast to jest wszystko wrzucone i nieczytelne. Dlatego pytam, panie radny. Nie wiem, czy pan był na tej komisji budżetowej, czy nie byłem. Byłem oczywiście i pytałem również. Rozpisane pan ma dokładnie, pani skarbnik tłumaczyła każdą kwotę. Proszę, przecież tu nikt nie ukrywa, to jest jawna informacja. Proszę pan skarbnik. Ja chciałam jeszcze odnośnie tej szczegółowości budżetu. Chciałam zaznaczyć, że budżet jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej. W części opisowej, którą państwo radni się posługujecie, jest w zasadzie każdy paragraf opisowo przedstawiony, żeby łatwiej było czytać budżet. Jeżeli chodzi o WPF, to bardzo bym prosiła, żeby państwo też tutaj analizowali i na tej podstawie zadawali pytania. Jeżeli pan pyta, że na remont szkoły podstawowej jest 6 milionów w Kreszczowie, to tylko chciałam zaznaczyć, że w naszym WPF-ie na 2018-2021 w przedsięwzięciach bieżących mamy zaplanowane na 18 rok 21 2 200 000. W kolejnej pozycji w przedsięwzięciach majątkowych mamy zaplanowaną zadanie budowa szkoły. Proszę o spokój. I wtedy na 18 rok mamy 320 i na 19 10 000. Wszystkie
regulaminie są szczegółowo przedstawione w WPF. Ja widziałam te 2200 pani skarbnik, tak. Natomiast mówię więc pan mówi, o roku, że jest po projekcie budżetu na rok 2018 pisze wyraźnie, tak? Szkoła powstała w tym zakupie inwestycyjne 41200, a kwota jest 6 554 842 zł. Chciałam powiedzieć, że szkoła podstawowa w Kleszczowie to nie są tylko inwestycje, tam są zatrudnieni ludzie. I przede wszystkim utrzymanie szkoły podstawowej to są wydatki te właśnie bieżące, związane z wypłacaniem wynagrodzeń i pochodnych. To jest tak naprawdę najważniejsza i najwyższa pozycja wydatków tutaj zamieszczonych, jeśli chodzi o utrzymanie szkoły podstawowej. I tutaj bardzo szczegółowo właśnie opisujemy, żeby państwo radni widzieli, tak, jak się przedstawiają te kwoty. Nie ubieramy wszystko w tabelki, bo rzeczywiście trudno czytać paragrafy, tak? Wydatki wszystkie dokładnie przedstawiliśmy właśnie w części opisowej. Tylko należy ją też, tą część opisową dokładniej po prostu czytać. A ta droga przez KOP też jest wyodrębniona? Chciałam powiedzieć, że od 2012 roku mamy wszystkie zadania na drogach gminnych i powiatowych połączone w jeden, można powiedzieć, taki przysłowiowy worek. Jeżeli od 2012 roku mamy zadanie rozbudowa dróg gminnych i zadanie rozbudowa dróg powiatowych. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, jakie to drogi są realizowane, zamieściliśmy również tutaj dokładnie, jakie to są drogi. Nie są wyszczególnione oczywiście planowane kwoty wydatków na te zadania. Jeżeli taka informacja jest niezbędna, tutaj dział referat inwestycji gminnych posiada takie informacje. Zaznaczam, od 2012 mamy to wszystko w takim układzie. Nie było do tej pory dostrzeżeń. Jeżeli państwo chcecie dokładne informacje, możemy tak przedstawiać. Przecież zawsze chciałam zaznaczyć, że jeżeli mamy informację z wykonania budżetu, to taką informację referat inwestycji przedstawia. Jaka droga była, jakie kwoty są planowane na danej drodze, jakie jest wykonanie. Dziękuję. Ja uspokoiła mnie pani z tego względu, że no, te środki tam są, no, będzie można coś robić. Natomiast przeraża mnie ten okres czasu, prawda? To projektowanie, no bo 3 lata mówimy, idąc do wyboru mówiliśmy, że tą drogę jakoś tam będziemy starać się odbudować i nadal mówimy, nie? Nasi wyborcy mówią, kiedy wy tą drogę wybudujecie? Jeszcze będą w tej gminie pieniądze, niech ta droga powstanie. Ja mówię, no nie wiem, staramy się. Ale co? Dziękuję. Może pan mi spokojnie będzie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój, gdy wypowiada się jedna osoba. Proszę zachować ciszę, bo najpierw radny wstaje i ma zastrzeżenia, że ktoś mu przeszkadza w wypowiedzi, a później robi to samo. Proszę pan radny Różniakowski. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna Wysoka Rado. Przysłuchując się w wypowiedzi radnego Henryka Michałka, przeżywam swoiste déjà vu. Bo to już 4 budżet, nad którym pracujemy i słyszę tą samą śpiewkę i to jest stało, to jest konstant. Jedyną zmianą jest to, jak wielu radnych przekona do siebie radny Michałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny. Dziękuję. Bardzo właśnie liczyłem, że pan coś powie, ale ja bym prosił, jak pan mówi coś, to żeby pan mówił mądrze, nie tak wie pan, nie? Proszę pana, to, że mówię to już 3 czy 4 raz, to tylko panu źle świadczy, że nie wziął pan lekcji i niech pan spojrzy, gdzie pan tą gminę zaprowadził. Ani jednego miejsca pracy pod pana rządami, roboty leżą, przedszkole niezrobione, ulica główna niezrobiona i tak dalej, i tak dalej. Ośrodek zdrowia, widzi pan jak działa i to jest właśnie dlatego mówię. Gdyby pan zmienił, gdyby pan się przejął rolą, to bym tego nie mówił. Także niech się pan troszkę ogarnie, panie radny, a będzie dużo lepiej. Natomiast odnośnie wypowiedzi wcześniejszych muszę ad vocem się odnieść do drugiego pana radnego Zęgińska. Proszę pana, jeśli chodzi o ulicę główną w Kleszczowie, to proszę słuchać wyraźnie. Ja nie mówiłem o cenie, tylko o czasie jej wykonania.
Pan na siłę chce się wypierać, na siłę pan tu daje mądrego, ale tak jak mówi wójt, czyli nasz klasyk, pan tego nie rozumie po prostu chyba. To są słowa wójta. Natomiast jeśli chodzi o budżet, on jest zawarty w pewnych ramach, pani skarbnik. I to nie jest tylko moje zdanie. Przed chwilą tutaj mówił radny Pośmiorek to samo i wcześniej na tym mówią inni radni. Proszę panią, to jest zawarte w pewnych ramach i wszystko się zgadza. Również pan radny Zębicka mówi, ale można tak i można tak. I będzie to niby zgodne z prawem, tamto zgodne z prawem. A następny klasyk w gminie Pleszów o takich rzeczach mówił, wie pani jak się to nazywa? Kłamanie prawdy. No to ty tak mówiłeś. Następna sprawa, jeśli chodzi o wójt się zastawia i pani również izbą obrachunkową. Proszę państwa, żeby izba mogła podjąć decyzję, czy to jest wszystko ok, czy ja zgłaszam, zwracam się tutaj do państwa sołtysów i do mieszkańców, musiałaby zrobić audyt w gminie. Natomiast to jest tylko z dokumentów. To samo, co mówiła pani Tarkowska, powtarzam. To jest z dokumentów. I jakie dokumenty są zawiezione, oceniając dokumenty? W dokumentach to zgadza się, oczywiście, ale w realu jest inaczej. My mówimy o realu. My mówimy o rzeczach, które nie zostały zrobione. Czy tam piszecie, że nie zrobiliście drogi? Nie piszecie, a ja to mówię. Radny mówi, że nie zrobiona droga, drugi radny mówi, że spółka salu źle działa. Tu jest, proszę panią, sprawa. To jest tylko z dokumentów i zawsze, ja tu jestem 20 lat i nie widziałem, żeby kiedykolwiek RIO zakwestionowało jakikolwiek budżet. A były różne. Następna sprawa. Trzeci raz, 2,5 minuty. Panie radny, pan kończy. Oczywiście, to jest trzeci mój występ, a pewnie żadnego się nie będę. Panie wójcie, jeszcze raz panu powtarzam. Ja nie mówię o sekretarzu, ja nie mówię o spółce, ja mówiłem o całościowych kosztach związanych z naszym lecznictwem w gminie Kleszczów. I pan zawsze powtarzał, że 5 milionów, co jest nieprawdą, bo było między 3 a 4, a teraz jest 6 i tak jest. I w tym bierze spółka pieniądze. I proszę pana, niech pan nie mówi, że ktoś się nie zna, tylko się pan zna, bo to trochę tak nieładnie. Naprawdę, fakt jest taki, że wydajemy 6,5 miliona zamiast 4, wydajemy 6 miliona na spółki. Umowy nadal próbujecie zawiązać ze szpitalami, z instytucjami, a lecznictwo w Kleszczowie leży. O tym rozmawialiśmy nie na jednej komisji. Szkoda, że dzisiaj rozłożyliście państwo na czynniki pierwsze, szkoda czasu i naprawdę ludzie mało, naprawdę, faktycznie ludzie mało mogą z tego zrozumieć, ale proszę pana, fakt jest faktem. 2,5 miliona jest drożej niż było, służba zdrowia nas kosztuje. 2,5 miliona to płatnie drożej niż było. Dziękuję uprzejmie. Ogólnie biorę. Dziękuję. Panie przewodniczący, poproszę o głos, pan muszę po prostu stosować pewne rzeczy. Nie kosztuje o 2,5 miliona złotych, bo panu powiedziałem, pan nie liczy składowych, na które składa się ta kwota. Doskonale pan wie, że w jednym roku dawaliśmy na przykład na pomoc szpitalu milion, drugi półtora, 2 miliony, różnie bywało po różnych latach, dlatego te różne postawy. Ale jeżeli chodzi o spółkę Salus, naszą przychodnię, to po prostu uważam, że to jest mój sukces i państwa w tej kadencji, że doprowadziliśmy tą właśnie przychodnię do normalności, gdzie zatrudni się ponad 20 lekarzy, nasi mieszkańcy mogą z tego korzystać. Jest to zrobione w sposób naprawdę profesjonalny. To, że zdarzają się w tej chwili jakieś niedociągnięcia, o których pan sekretarz mówi, ja to rozumiem, bo nie sposób dzisiaj po prostu znaleźć też lekarzy od razu ad hoc, którzy czekają u bram i chcą pracować. Ale pomalutku tych lekarzy ściągamy i takich jest więcej niż Narodowy Fundusz przewiduje przeliczeniu mieszkańca. U nas jest tych lekarzy dużo więcej, ten przeliczek jest dużo korzystniejszy. To jest sprawa Salusa i tutaj pan po prostu może zazdrościć tylko tego sukcesu i pan próbuje pokazać do opinii publicznej, że to po prostu jest brzydkie i niemożliwe. To jest po prostu pana opinia. Ja twierdzę, że ten ośrodek za chwilę naprawdę będą mieszkańcy z tego zadowoleni, bo do tego on zmierza. Kwestia drugiej sprawy, którą pan mówi, że leżą inwestycje niezatrudnienia. Panie radny, sprawą szukania miejsc pracy zajmuje się fundacja. I doskonale pan wie, że nieraz to były przedstawiane firmy za tego nowego zarządu, za nowej kadencji rady. Firmy, które przychodziły, które chciały kupić u nas grunty, rada nie wyrażała zgody, różnie to bywało. Były firmy, które chciały 700 osób zatrudnić. Doskonale pan pamięta taką firmę. Przyjeżdżały do mnie też firmy, które chciały po 300-400 osób zatrudnić. To po prostu my tych ludzi w tej chwili
nie mamy tak naprawdę tych miejsc pracy, to tworzymy dla ludzi z zewnątrz, tak? Ludzie z zewnątrz są przywożeni się poprzez agencję, czy jak to się nazywa? Agencję pracy, które po prostu są przywożeni ludzie z Piotrkowa, z, nie wiem, z Radomska, z Działoszyna, z Panieczna, czy z Bełchatowa. I tak to się dzisiaj odbywa. Proszę mówić, że nic nie zrobimy. Po prostu są przedsiębiorcy, doskonale pan wie, że przybywają nowi przedsiębiorcy. Nie zawsze Rada wyraża, bo to Rada wyraża zgodę na sprzedaż gruntów i doskonale pan o tym wie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o inwestycje przedszkola, to pan też krzyczał na początku, kosztorys opiewał na 18 milionów, dlaczego takie drogie można tam postawić dużo tanie. Ten kosztorys skończył się przetargu za 14 milionów. No niestety obwarowaliśmy ten przetarg bardzo mocno i być może, że za mocno, bo chcieliśmy naprawdę firmę znaleźć konkretną, żeby nie było takich przesunięć, bo zależało na tym, żeby to najszybciej wykonać. No niestety przyszły takie czasy, że dzisiaj firmy wkładają dziesiątkami tysięcy takiej ilości. Przepotężne firmy po prostu nie zdają sobie rady dzisiaj, no bo jest to też brak miejsc. Rząd mówi co innego, panie mówicie. Rząd mówi co innego. Rząd mówi co innego. Ale i dlatego taka sytuacja się zdarzyła. Firma prowadziła ponad 20 inwestycji podobnych, też kilkanaście jak nasza, czyli powiedzmy w tej strukturze publicznej. I też zeszła z tej chwili. To nie jest w tym momencie moja gra, ale uważam, że to przedszkole jest na takim standardzie i ono będzie skończone z opóźnieniem, ale będzie skończone. To nie jest porażka, bo to się może zdarzyć każdemu. Bo ten, co nie robi nic, to nie popełnia błędów i ten, co robi, no zawsze gdzieś te opory i będzie się zdarzało. Proszę takich rzeczy nie mówić, bo doskonale pan wie, że inwestycje robiliśmy przez te kadencje bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że w poprzedniej kadencji tylko po prostu nie robiły w jednej piątej. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana Jerzego. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, budżet jest bardzo ważną i poważną sprawą, jeśli chodzi o zawarte w nim działy i kwoty. Wiadomo, trudno jest, żeby każdemu to wszystkie pozycje odpowiadały. Ja też mam wiele zastrzeżeń, też mi się nie podoba funkcjonowanie spółki Salus. Akurat to, Panie Wójcie, że Pan powiedział, że jest to sukces, mam nieco inne zdanie. Fajnie, że jest nowy obiekt, fajnie, że jest czysto, przyjemnie w nim, ale jeśli chodzi o administrację, jeśli chodzi o osoby, można powiedzieć, które generują koszty dla tej spółki, no to nie wiem, czy to było najlepsze rozwiązanie. Zresztą od samego początku nie byłem za tą spółką, o czym pan doskonale wie. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni w przyszłości. Mam nadzieję też, że coraz częściej pani prezes będzie nas odwiedzała na komisjach, na sesjach, bo sam mam liczne pytania do tej pani, do rodzaju prowadzenia tej spółki, do zarządzania, do zatrudniania osób, bo też doszły mnie słuchy, że osoby są zatrudniane, coraz więcej osób z zewnątrz, nie mówię tutaj o lekarzach i kadrze specjalistycznej, ale przyjdzie na to czas, będziemy rozmawiać. Oczywiście na zdrowiu nie należy oszczędzać, ma pan rację i uważam, że opieka medyczna, tak samo jak i szkolnictwo, powinny być na najwyższym poziomie w naszej gminie. Mamy zanieczyszczone powietrze, co być może też jest wpływem na zachorowalność dzieci. Dlatego też powinno być więcej pediatrów, więcej specjalistów niż w innych tego typu podmiotach leczniczych. Chciałbym się odnieść do sportu i stowarzyszeń na terenie naszej gminy. Uważam, że bardzo dobrze, że jest taka duża kwota i jest inwestycja w sport i w rekreację na terenie naszej gminy, że dzieci mogą się rozwijać w różnych dziedzinach. Klub Omega Kleszczów i Alfa Kleszczów prowadzą różnorodne sekcje sportowe i myślę, że każdy znajdzie coś w swojej ofercie dla siebie. Chciałbym powiedzieć też o stowarzyszeniu. Natomiast stowarzyszenie uważam za dobry twór, który powstaje na terenie naszej gminy. Już powiedziałem wcześniej, że stowarzyszenia mogą realizować, wypełniać tą pustkę pomiędzy klubem, urzędem gminy, domem kultury. I ludzie, mieszkańcy naszej gminy się realizują w tym i mogą coś zrobić także od siebie. Czasami trudno jest oczywiście, żeby ktoś wykładał swoje pieniążki na realizację jakiegoś danego przedsięwzięcia, które jest kosztowe. A w tym oto tworze, który jest ujęty w budżecie gminy Kleszczów, mogą pozyskać jakąś dotację z urzędu gminy. Jeśli chodzi, panie wójcie,
o drogi, inwestycje drogowe, to chciałbym powiedzieć, że drogi powiatowe to jest konsekwencja wcześniejszych działań. Konsekwencja umowy, która prawdopodobnie była podpisana w 2012 roku i trwa do 2022 roku. Myślę, że należy się nad tym zastanowić, co dalej z tym, bo to są oczywiście ogromne pieniądze i bardzo dotujemy powiat w tym zakresie, bardzo go odciążamy, ale to my i mieszkańcy naszej gminy najbardziej korzystamy z tych dróg. To mieszkańcy naszej gminy oczekują od nas, żeby drogi do pracy w sezonie zimowym były przejezdne, odśnieżone i zadbane, żeby było na nich czysto. Jeśli chodzi o szkołę podstawową w Kleszczowie, to uważam, że ta szkoła będzie przeznaczona w przyszłości na budynek oświatowy i należy ją remontować, tak jak już wspomniałem wcześniej, bo nie sposób zostawić budynku, żeby on niszczył, żeby przeciekał dach i tak dalej. Jeśli, tak jak pan wójt wcześniej zadeklarował, powiedział, prawdopodobnie będzie to budynek oświatowy, więc trzeba zrobić wszystko, by spełniał standardy, by nie niszczył. Nie niszczał, tak. Oczywiście jest kilka pozycji, o których kilkanaście, o których bym nie chciał mówić, które bym chciał zmienić. Część chciałbym dodać swoich. Niestety nie udało mi się, mimo usilnych próśb, żeby pan wójt wcześniej przeznaczył środki, zabezpieczył na dane cele, ale są przesunięcia w budżecie i myślę, że to będzie możliwe w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że już zostało powiedziane wystarczająco wiele. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kleszczów na 2018 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę, jest już przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 11 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, ogłaszamy 10 minut przerwy.